Moje obecne światło mi wystarczy i nie będę potrzebował niczego więcej. Przysięgam na bogów. Tylko jeszcze pytanie, czy mi zaraz Twitch nie wypierdzieli? Oczywiście, że wypierdzieli. 100 tysięcy lat nie streamowania, kiedy ostatni raz to poszło i tak. Ale im tak pojedę giełma Intela w tej chwili. Tak, żeby nie musieli spoglądać na telewizor, żeby oglądać w ogóle. Bot chyba żyje, bot chyba żyje. To najważniejsze. Cześć Sebastianie, dzień dobry. Zaraz się jeszcze będę upewniał, czy gra żyje, ale w to akurat chciałbym wierzyć, że żyje. Cześć Cedo, cześć Team! Cześć Son. Grami ostatnio miałem straszne problemy z tym cholernym Elgato. Bo co nie podłączę, to dostaję komunikat, że o, czemu jesteś nie podłączony na USB 3.0? Podłącz mnie na USB 3.0. Ale ty jesteś podłączony na USB 3.0. Nie, nie jestem. Ale tu jest USB 3.0! Nie, nie ma. Może to kabel. Podłączony na inny kabel. Nie, to nie jest USB 3.0. Jedyne, co mi pomaga, to wymiana sterowników do Elgato i co jakiś czas muszę to robić. Mam nadzieję, że nie wywali się w połowie Steama, bo wtedy muszę dosłownie resetować komputer. Cześć, Tate. Cześć, Pewku. Nie, cześć, Safitku. Dzięki Twitch za info, że się streamuje na Steamie Shindiego. Excuse me? Czy ja chcę pytać? Cześć, Katie. Aż dziwne, że mu podżyje, biorąc pod uwagę, że go nie włączałem. Jestem trochę zdumiony. Ej no, lepsza Persona 4, ale niż w ogóle brak czegokolwiek, okej? Okay? 3.0 też ma typ AIC. Wydaje mi się, że... Inaczej. I tak jako tako w ten Elgato jest podłączone z C na A. W sensie do Elgato jest podłączone na C, a do komputera jest podłączone na A, tak? I specjalnie dobierałem taki kabel, żeby A był na 3.0, tak? I zarówno jeden, jak i drugi niekoniecznie chcą działać bez przeinstalowania sterowników. I nie wiem naprawdę, z czego to wynika. Raz na ich czas się to dzieje im... Chuj wie, może za długo jest nieużywany i musi się obudzić, czy coś. Persona 5R overrated. Kłóciłbym się, ale jednocześnie musiałbym wysłuchać argumentów, żeby się jakoś do tego odnieść. Dzięki za bity, Skady. Persona 5 Racing. Nie wykluczam, że wpadną na jakiś świetny pomysł, zwłaszcza, że niedawno odnawiali jakieś dodatkowe domeny personowe. W każdym razie SMT5, żeby nie ślęczyć na ekranie tytułowym za długo. Możemy sobie podmieniać głośności akurat. Wydaje mi się, że głośności będą ok. Wy jeszcze dajcie mi znać, czy głośności są ok. Żeby nie było, że coś jest za cicho, coś jest za głośno. Ja potencjalnie mogę jeszcze trochę mikrofonem majstrować. Niewiele to raczej zmieni, ale jeżeli coś jest za cicho, za głośno, to dajcie znać. Wydaje mi się, że powinno być ok. Mam tylko nadzieję, do ostatniego streama, kiedy ja to przedstawiałem, nic nie zmieniałem. No i słyszę tylko ciebie. Nie no, słyszycie mnie. Może grę trochę głośniej. Mogę dać grę trochę głośniej. W intrze też miejcie uwagę, że gra jest trochę ciszej, tak? Ja wiesz, czego mogę jeszcze trochę ją podgłosić w porównaniu tak jak jest teraz. Jeżeli teraz jest cały czas za cicho, to mogę ją w systemie podgłosić, bo próbowałem ją w tym. Teraz chyba jest ok. No dobra. To uznajmy, że jest ok. Przyspieszę sobie trochę prędkość dialogów, bo domyślna jest jak tam nie ode mnie za wolna. Kamery nie chcę zmieniać. Chyba, że tutaj przyspieszyć prędkość obrotu.
Nie, wydaje mi się, że oryginalna była i tak wystarczająco dynamiczna. Jasność jest ok. Te rzeczy chcę, żeby były wyświetlane. Battle Cruiser Memory chcę, żeby zapamiętywał. Potwierdzenie autowalki zdecydowanie mi się przyda, żeby przypadkiem się nie udobić na jakąś autowalkę. Wyświetlać się panele z informacjami jak najbardziej. Pomijanie umiejętności przyciskiem A, nie żeby zawsze. Field of View to jest zawsze coś, czego nie do końca rozumiem jak działa, ale podobno pomaga ludziom, którzy mają jakieś problemy z rzeczami typu choroba lokomocyjna w trakcie gry. Powiem szczerze, nigdy z tym za bardzo nie grzebię i dlatego zostawiam to takich domyślnie jest. Poziom trudności można wybrać przy rozpoczęciu gry, więc tutaj na razie nic nie zmieniamy. No i jeszcze kwestia, jaki sobie język wybierzemy. Mógłbym wybrać tak naprawdę albo jeden, albo drugi. To nie dobrze mogę dać angielski, bo za pierwszym razem przychodziłem na tym, na japońskim. Cześć Damianie. Dobra, ustawienia pozmieniane. Możemy ruszać chyba. Poziom trudności. Jak wszyscy wiemy, granie w gry Atlusa na poziomie niższym niż hard nie istnieje. A z opowieści, które słyszałem o casualu, to że jest to dosłownie poziom dla tych, którzy chcą poznać fabułę. Angielski dubbing na Steamie Shinjaga, I know, right? W najgorszym wypadku się jeszcze zmieni. Nawet nie jestem pewien, czy można zmienić, szczerze mówiąc, podczas rozgrywki. Czy trzeba to zrobić przed jej rozpoczęciem. I tak, SMT5 dopiero się zaczyna. Ja jakiś czas nie streamowałem, stwierdziłem, że jeżeli będę miał do czegoś wracać, to do czegoś atlusowego. Zastanawiałem się, czy to Persony 5 nie streamować, czy to Strikersów nie streamować, czy to SMT4 Apokalipsy nie streamować. Na razie padło na SMT5. Może jak się ogarnę, to w piątki zrobię coś jeszcze, albo w piątki będę kończył 3 domy. Ale to jeszcze się zobaczy, tak? Na razie chcę poświęcić soboty na sobotni Megami Tensei, takich pisałem. Fabułę w SMT5? Ja nic nie mówię. Na moje opinie, zażalenia, narzekania, pochwały jeszcze będzie czas. Interakcje między demonami. Najlepsze interakcje to te, które sprawiają, że traci się kompletnie tury, bo akurat ktoś chciał sobie pogadać. Zdarzają się. To jest najgorsze. Człowiek zawsze tak sobie myśli, że ale fajnie, bo są takie interakcje i może dzięki temu będzie zabawnie, a nic złego się z tego powodu nie stanie. Ale to tak nie działa. Jeszcze tak wracając do poprzedniego pytania, które Xon zadawał. Protag SMT5 nie jest gender neutral, ale protag SMT5 jest zwyczajnym chłopem. Long ago, the world of order was created by God. And his servants, Lofagi. Angels, led it on its proper course. It was in such a world that countless mortals led happy, fruitful, and prosperous lives by his grace. However, even God's world is not eternal. The pure, unsullied path that God had forged will, as fate dictates, become a muddled, poisonous swamp at the hands of humankind. Jestem pewien, że to, że część postaci ma twarz, a część nie, zupełnie o niczym nie świadczy. Disrupted order begets chaos. Właśnie, akurat jeżeli chodzi o rekrutowanie demonów, to w piątce mam wrażenie, że jest łatwiej w pewnym sensie. How will these keepers of knowledge strive and perish during their final futile hours? Gra zombie parkour, gdzie najsilniejszy ma takie zdobki. Czy tego już Dying Light'a? Let us watch them at our leisure until the new ruler is seated. Miałem takie dziwne przeczucie. Paru znajomych też się z tego strasznie nabijało, że po cholerę mi cokolwiek, skoro mam zdobkika.
Jeśli tego nie ma ukrytej walki z Demi-Findem, to jest 2 na 10. Czy DLC-ki uznajemy za ukrytą? Jeżeli tak, to właśnie odpowiedziałeś na pytanie. Żeby nie było, nie mam DLC-ków, więc proszę mi nie sugerować rzeczy z uznaniem DLC-ka i nawet nie planuję kupować wstępnie. Tak, musimy sobie zrobić konto i zupełnie przypadkiem wymaga ono naszego imienia, nazwiska. Znaczy, na pewno jest to lepsze niż jakaś taka kompletnie losowa rzecz, która zmusza gracza, żeby pisał swoje dane, bo podaje imię. Stat. Nigdy nie pamiętam. Jestem przyzwyczajony, że na PS mogę sobie L2 po prostu zwiększyć, zrobić wielkie litery. Podejmie swojego kolegi. Tak, bo nikt nie wie, jak się nazywa nasz kolega oprócz nas. Dlatego możemy nazwać swojego kolegę wuj. Wuj Oak. Akurat w Pokémonach to już w ogóle było trudne, bo własny dziadek się pytał o to, jak on się nazywał. One other thing. It's been getting pretty dangerous out there. Nie tak wpływa, że Remember the Finn buddy został system? zdelegowany do Back to the DLC. dorm in groups. Zazwyczaj Findy i tak były That's taką it for rzeczą home brew. poboczną, tak? W SMT3 były tak naprawdę też wprowadzone dopiero przy reedycji, tak? Thank you, sir. Bo oryginalne SMT3 przecież też nie miało Findów jako takich. Więc czy ktokolwiek SMT tak miało normalnie Findy? Nie gra z japońskim dubem. Przechodziłem raz z japońskim dubem, stwierdziłem, że przy drugim przejściu mogę sobie odpalić angielski. Zwłaszcza, że na tyle, na ile mi wiadomo, to angielski dubbing nie jest aż taki zły. Czwórka Apokalipsa i Saint Journey. No, Saint Journey to były efektywnie enemy searche, czyli rzecz poboczna, albo side questy, czyli też rzecz poboczna. Nocturne miał Findy dopiero w reedycji, czyli jak już mówiłem, SMT3. W czwórce i w kurde. W UPO nie grałem na tyle dużo, żeby móc potwierdzić, a w czwórce nie pamiętam, powiem szczerze. Mamy parę grupek ludzi, z którymi musimy pogadać, żeby nie wracać samemu w tych niebezpiecznych czasach do domu. Pierwszy rocznik został zaatakowany przy stacji, w jakiś cieniu napad. Jakaś czarna mgła. W czwórce to też rzadki encounter. No, tak samo chyba było w jedynce i w dwójce. Albo przynajmniej w którejś z tych części. Kiedy cień dotknął jej torebki, to materiał cały się rozerwał. Dobra, skoro są zajęte, to nie będzie mi przeszkadzać. Plotki, ploteczki na temat popularnych osób. I mi uczennica A. Najlepiej. Jesteśmy z tych ludzi, którzy się kompletnie nie interesują swoją klasą i tylko kojarzą. A, to jest jeden ode mnie z klasy. To też ktoś ode mnie z klasy. Jeden kamień kopa Findów, a dwójka drugi zestaw. No ale to też były chyba 1 na 256 encountery dosłownie. Tutaj nikt twarzy nie ma. To dosłownie świadczy o tym, jak bardzo to są studenci ABC. Jakiś Dice to jest tutejszy YouTuber, który nagrywa filmiki. I próbuje rozwikłać jakieś szalone, spiskowe tajemnice. Ale fajnie, na minimapie pojawiają się symbole, które wskazują nam, gdzie mamy iść, aby kontynuować fabułę. Tutaj taki symbol pojawił się tutaj przy jedynej osobie, z którą jeszcze nie zagadaliśmy. Everything all right? Jeżeli nie masz nic lepszego do roboty, kazaj nam wracać razem. No dobra, nie to nie. Wszyscy mają nas zwolone. Możemy dlatego wracać sami. W jaki build idę?
Zgodnie z tym, co mówiłem przed chwilą, jeżeli za pierwszym razem przychodziłem w jakiś sposób, to za drugim razem będę chciał przejść w nieco inny. A za pierwszym razem przychodziłem buildem magicznym, więc raczej się zrobię pod fizycznym po prostu. Przy czym fizyczny w SMT 5 jest trochę specyficzny. Ej, ktoś jednak chce z nami wracać. Mam bardzo szeroki wybór odpowiedzi, tak albo to jestem 100% ja. A niech ci będzie, jak nam kazali. Dzięki za follow up, Lord Moratron. Mam tej Tao, wcześniej Ozuru. Ja idę w hybrydę. Ja zazwyczaj wyznaję zasadę, że hybrydowe buildy tak średnio się sprawują. I trzecia Miyazu. Nie wiem czemu. Spotkałem się z opiniami, że Miyazu wygląda jakoś chłopięco i tak. Serio? Build bardziej podkryty, czy. A tego jeszcze nie wiem. Co wyjdzie, to wyjdzie. Raczej nie planuję konkretnie niczego. Tak. Bardzo. Your big brother looks out for you so much, huh? I guess. We're the only family we've got. I don't think it's that strange to look out for my little sister. Ojej, kochająca się rodzina. Uwu. Sure. So, how about we all walk home together? Krótkie włosy chłopięcy, wygląda długie włosy to dziewczęcy, tak? To dlatego wszyscy sobie fapali do na Hobino. Shin tu uczęszcza do Join High School. Nie musimy się dostać do akademików, które są po drugiej stronie rzeki. No dobra. Najszybszym przejściem będzie przez stację Shinagawa. Cześć Sylwalion. Cześć Oksaj. Co pijemy? Dzisiaj wyjątkowo wodę. Jak na siebie wyjątkowo. Aczkolwiek bardzo kolci stwierdzenie, że za każdą śmierć będę brał czegoś silniejszego. Co mądrzy ludzie mogą mi ciekawego powiedzieć? Aby się tu niebezpiecznie. Biorąc pod uwagę, że każą nam wracać razem, to coś w tym może być. W tym tonu przychodzą mnie ciarki i w dodatku sufit jest strasznie nisko. Byłaby wielka szkoda, gdyby się zawalił. Tak, nie mamy kompletnie swobody, musimy iść tam, gdzie nam znajomi każą. W sumie ma to sens, biorąc pod uwagę, że zabierają nas, żeśmy wracali razem do akademika. Dużo dziwnych rzeczy się dzieje, coraz więcej ludzi popełnia samobójstwa, losowe ataki w całym mieście. To z powodu potworów. Jakby to nie było takie surrealistyczne, to jeszcze zwalić wszystko na potwory. Jeśli niczego, to na przykład zaczek Janżada, czy jakiś napój gazowany. Kto powiedział, że gazowany, a nie procentowy? Tak, nie gazowano. Zazwyczaj w domu, jak już coś piję, to z dzbanka filtrowano. Oh, right. Tao, you said you wanted to talk about something? Jaki nie make okset? I've just been having these weird dreams lately. I keep hearing this distant voice, like someone far away is calling out to me. It keeps getting closer and closer, but just when it seems like they've almost found me, I wake up. And I keep having that dream every night. Kinda getting to me. I wish someone could tell me what it all means. Probably a reflection of something subconscious. Maybe you're just stressed over the future. It would make sense, since... Może to jest coś z tej tak zwanej jungowskiej psychologii Person. Czy coś? Druga część stacji jest kompletnie odgadzona. Możemy się przejrzeć, co tutaj się stało. Hey! Czy ktoś nam coś powie? Kolejne morderstwo. Na pewno powinniśmy tu być, jeżeli to właśnie było morderstwo. I'm sorry, but there's been an incident inside. You'll have to take an alternate route.
To nie brzmi zachęcająco. Hej! Z kim możesz to robić social linki? Niestety z nikim. A chciałoby się. To w końcu morderstwo? Czy kid diabłów? Jak mówię, że kogoś zjedli? A to jest... To jest typowe w dzisiejszych czasach. Mamy jakąś okropną sytuację. Pierwsze co robimy? Czekajcie, już nagrywam. ING, ten Bank Śląski, tak? Nie no. Ja osobiście bardziej się nabijam z tego, co ludzie mówią o tym. O SNT5, jeżeli chodzi o krytyków. My brother came back, but he needed to take a call or something. Walked off somewhere. Then Tao got a message. Okej, czyli mieliśmy wracać razem i nagle wszyscy się odeszli. Idealny plan w momencie, kiedy właśnie odkręci się na morderstwo. Czyż nie? Would you mind checking up on my brother? I know he's always looking after me, but I get worried about him too. Jasne, zajmę się tym. Thanks. Trzeba nagrać jakieś morderstwo, bo już nie chcą... Kto powiedział, że nie chcą oglądać rampy? The twist, jak tylko będzie rampa, to nagle wszyscy przyjdą i zaczną oglądać. Co wtedy? Dobra, chodźmy szukać kolegi. Przy okazji wygodną rzeczą jest to, że możemy biegać, wciskając ZR. Jak ktoś nie lubi system fuzjowania demonów, system walki jako nadanie, a woli elementy starsze z nim, to jest prawda, nie zaprzeczę. Pozwolę sobie znaleźć jakiś zapis, który nie będzie z endgame'u. Czekaj, czy mogę usunąć istniejące zapisy? Nie? Dobrze, to zrobię to w ten sposób. Jak będzie rampa, to ja będę streamował. Wow! Nawet nie chcę nas oglądać, jak będzie rampa. A to hejter. Robi się coraz niebezpieczniej. Tak, zamknęli stację niestety, bo w kolejnym morderstwo. Widziałem jakiegoś dzieciaka z liceum w okularach, jak chodzi do tunelu. Brzmi trochę jak Yuzuru. Znaczy nie wiem, jak dla mnie też trochę porównywanie persony do SMT, tylko dlatego, że o, trudne gry stworzone przez Atlusa. To... O, przepraszam. O, i o te pegi, więc to na pewno będzie to samo. All right. So word on the street is a bunch of monsters have been seen hanging around this tunnel. Przykro mi, Christian. Jestem pewien, że wszystko, co tam zobaczyłeś, było tak spoilerujące, że już wiesz wszystko i nie ma sensu oglądać dalej tej gry, której nie powinno się oglądać dla fabuły. Spotkamy się czyli Odazaja, który tak wcześniej był nam przy okazji mówione. Nagrywa materiały na YouTube. Smacz na jego, Christian. Jak rozumiem, wszyscy będą traktować Odazaja jako Ryujiego. Ma to trochę sensu. Dlaczego taki tunel miałby mieć 1,5 metra wysokości? Dla kogo miałby powstać tunel o 1,5 metra wysokości? To mnie zastanawia. A tak tylko sobie... Patrzymy, jak tunel się zawala? I guess? I w tym momencie w naszym telefonie pojawia się jakaś dziwna postać, która pyta się, czy chcemy przeżyć. Odpowiadam jej, nie, i gra się kończy. A nie, czekaj, to nie to SMT. A, blisko.
these creatures known as humans gained knowledge. The God of Law seated himself upon the throne of creation. He sees the same as the other gods, rebuking them. Co masz na myśli? Could never dare to approach the throne. Bo nie do końca rozumiem pytanie. Reducing them to mere demons. The fruit of knowledge was secreted away in a paradise of his own creation. Zapis live, okay, by był. Wydaje mi się, że gdzieś w ustawieniach można je pobierać, ale tutaj głowy nie dam, musiałbym pogrzebać, bo nigdy nie próbowałem. Wydaje mi się, że knowledge było wielką literą opisane głównie dlatego, że odnosi się to do tego poznania biblijnego, tak? Też to takich teraz jest mówione o wężu z Edenu. Oblivious to the serpent's machinations, the mortals of each realm ate the fruit, one after another, without fail. The knowledge they devoured then bound to their souls, birthing humans closer to gods. When the god of law saw this, he banished all humanity from his paradise. Znaczy, z Lucyferem kwestia jest dość specyficzna. Będziemy mieli jeszcze okazję o tym podyskutować raczej. Biorąc pod uwagę, że jest on dość ważną w postaci w uniwersum. Yggdrasil. Na szczęście to nie jest Yggdrasil. To bliżej jest tego wspaniałego drzewa z lajfnym owocem. W każdym razie udało nam się nie zostać zniesionymi kompletnie przez ten tunel, co jest dużym pozytywem. Za to lądujemy ewidentnie w miejscu, które nie spodobałoby się młodemu Skywalkerowi. Wszędzie pełno piachu. Czy będę brał sukuba? To jeszcze zobaczymy. Nie, nie róbcie tego. Nalegam. Nalegam! Czemu nawet nie jestem zdziwiony? And keep still. Powiem tak, są rzeczy, które są mniej i bardziej oczywiste, i to była raczej ta druga. Znaczy inna sprawa, że Amongst jest taką bardziej, powiedzmy, archaiczną wersją. Anieli pozwali do Zaja, czemu by nie? A my uspiliśmy w cholera w jakim miejscu. I nie wiemy, co ze sobą zrobić. Deprecha? Na, nie można tak siedzieć. Siedzeniem nic nie zrobimy. Musimy iść odkrywać ten wspaniały, piękny świat. To raczej nie jest sen, to prawda. Jak zapewne można się spodziewać, do tyłu nie wrócimy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tunel cały się zawalił. Możemy za to iść do przodu. I tylko do przodu. Możemy się trochę rozejrzeć. Mamy jakieś bardzo interesujące konstrukcje.
Coś? A, wiem. To mi się skojarzyło. Bo niedawno były materiały z nowego patcha do WoWa. I tam wymyślali sobie jakieś takie konstrukcje, które miały być jako takie nieziemskie, niespotykane, w ogóle nienaturalne, tak? I od razu mi się skojarzyło to, jak to wygląda w SMT5 i to jest takie... To są prawdziwie konstrukcje, które są mało zrozumiałe dla człowieka, a nie to, co tam się pojawiało. Nie będę kłamał. Te widły bardzo mi się nie podobają. Target confirmed. Na szczęście ktoś przynajmniej próbuje nas poratować. Żeby nie było, zanim zapytacie, czy to Syntax nie albo coś. Nie, odpowiedzią jest to Grama, delikatne problemy z framerate'em. Ale mamy szeroki wybór. Klasyczny JRPG-owy wybór. Tak? Albo tak. Jedna rzecz, o której wspomnę tak na zaś. Wybory w SMT5 przez 95% gry nie mają większego znaczenia. W sensie, no, kiwnij głową, że tak, podam ci rękę. Ja to miałem potwierdzone problemy z działaniem na Switchu. Właśnie, to jest naprawdę ciekawe, bo zazwyczaj gry dedykowane na Switcha nie mają aż takich problemów, a SMT5 jest ewidentnie wyjątkiem od tego. I pamiętam, że tuż po premierze też mocno na to narzekałem. Wiem, że patch, który wyszedł niedługo po premierze, trochę rozwiązał te problemy, ale tylko trochę. I w ten oto sposób z fuzji Terminatora i zwykłego ucznia powstał... Pogromca heteroseksualizmu. So the Nahubino make themselves known again after all this time. Knowledge and life have remained separate until now. Perhaps the future is secured. Light or dark, you may chase whatever you please. I shall await you in the realm beyond the earth and heavens. Until then, may your newfound power guide your survival. No, aż tak, to nie. Żeby nie było, cokolwiek by się nie działo, to... Nasz młody człowiek, który obecnie będzie znany jako Nahubino, wciąż jest facetem. I proszę sobie nie dopowiadać czegokolwiek innego. W dużej mierze to, że się sfuzjowaliśmy, absolutnie nic nie zmienia pod względem tego, kto tu rządzi, więc to my jesteśmy u władzy. Znaczy wiesz, no, ja ci nie bronię, sam, tak? Mamy tutorial, mamy testury klasycznie dla SMT. Są one w pewnym godnym roku. Z wykonania akcji zużywa jedną ikonę. Oczywiście, jak zwykle, zależy to od akcji. Są różne rzeczy, które na to wpływają. Podczas wyboru działań możemy wybrać umiejętności, wybrać, czy chcemy zaatakować, wyleczyć się, czy jakieś umiejętności wsparcia spośród różnych rzeczy. Zwykły atak fizyczny nie zużywa żadnych punktów MP, a wszystkie inne akcje będą zużywać MP. Żeby nie było, przez atak mają na myśli taki zwyczajny fizyczny atak. Jak ktoś mógł znać to za kobietę? Nie wiem! Nie mnie pytać?
I generalnie, jeżeli będą ataki specjalne fizyczne, to one też zużywają manę, tak żeby nie było wątpliwości. Ale potęga. On mnie bije mocniej niż jego. Każda umiejętność ma swoje affinity. Demony zawsze mają słabość na dane affinity. Jeżeli trafimy demona słabością, to zadamy obrażenia oraz sprawimy, że ikona testury będzie się świecić, co oznacza, że zużyliśmy tylko jej tak zwaną połówkę. No i tak w dużym skrócie taki mały tutorial, żeby używać rzeczy, które będą nam dawać te dodatkowe testury. I oczywiście, jeżeli spodujemy, to tracimy całą testurę. Trafienie w przeciwnika, który który jest całkowicie odporny na nasze obrażenia, też spala całą turę. O czymś ważnym pewnie zapominam, ale na razie ważne jest to, że chcemy używać Zio, aż go zabijemy. Na sensie, czy istnieje świat, w którym nie trafiamy i giniemy na walce tutorialowej? Czy to jest aż tak rozkryptowane, że się nie da? A nie mam zamiaru zdawać. Zwłaszcza, że do tej pory nie mieliśmy za dużo okazji, żeby zapisać, więc... Ol! Ważna rzecz odnośnie SMT5, jeżeli chodzi o levelowanie postaci. Część punktów jest nam przydzielana automatycznie. Tak jak widać, że dostaliśmy plus 1 Vitality, Agility, Luck. I jeden punkt możemy przyznać ręcznie. Czyli w sumie dostajemy 4 punkty. 3 lecą z automatu rozdzielane losowo. Jeden jest rozdzielany przed nas. Z ważnych rzeczy, które jeszcze widzimy tu i teraz, to to, że... mamy niewrażliwość na ataki typu elektryczne, słabość na Force i Darkness oraz odporność na ataki Light. Dość dużo tych odporności i słabości jak na sam początek gry. Nie będę kłamał, ale jest to na pewno jakaś odmiana. W każdym razie, tak jak mówiłem, będę chciał tym razem mieć pod siłę, bo wcześniej szedłem pod magię i chcę po prostu spróbować, jak będzie działać to, że pójdę pod siłę. Mógłbym teoretycznie też się robić pod jakiegoś pseudotanka czy z innego supporta, tak, ale zwyczajnie nie chcę. Gdzie my jesteśmy? To jest pytanie. Więc trafiliśmy do świata... do wymiaru cieni! W którym atakują nas demony. Correct. Descendants of the gods of old, known now as demons. Przy okazji, demony są tu traktowane jako potomkowie starożytnych bogów, a nie jako, powiedzmy, jakieś wymysły folkloru, jak tako. Gorsze od wyborów, które nic nie znaczą, są wybory, które są pierdolowe, to mają dużą wagę. No mówię, akurat w SMT5 wybory jedyne na co wpływają to te końcowo-growe wybory, plus ogólnie to, jak się zachowujemy, wpływa na część sidequestów, ale to naprawdę w nikomym stopniu. Więc pod tym względem akurat SMT5 to duży skok porównany do SMT4, gdzie bardzo ciężko było trafić na neutral ending przez to. Czyli Netherworld jest wymiarem demonów. But do not worry. I, Protofiend Aogami, am here to assist you. A nam będzie pomagał nasz nowy towarzysz, Protofiend Aogami. Tak, wiem, pewnie na mnie zaraz spojrzycie i stwierdzicie. Fiend? Ale spokojnie, nie jest aż tak źle. Nie będzie chciał nas zabić, chyba. Razem z Protofiendem stanowimy teraz jedno ciało, będzie zwało się na Hobino. I'd like you to go here. As it should help us get a better grasp of this world. No i dobra. Naszym celem jest teraz pobiec kawałek do przodu.
I tak, nie oszukujmy się, nie mamy znacznie lepszego wyboru. Bo cofnąć się nie cofniemy. Z boku jesteśmy ograniczeni niewidzialnymi ścianami. W górę piachu, pod startem przyzwyczajenie. Pod plusem możemy sobie włączyć mapę. Mamy też legendę. Na kanazie nam trochę mało mówi. Z czasem będą się te rzeczy dużo bardziej wyjaśniać. Naruto run. I know, right? A wiecie, co jest jeszcze gorsze? Przyzwyczajcie się, bo większość czasu będę tak biegł. A propos. Teraz też możemy nawet nie używać analoga do biegu, po prostu trzymając ZL i ZR. Co mi efektu, że zazwyczaj lepiej jest skierować analogi, po prostu tylko jeden z plików trzymać. Cześć, Samurai. Magatsuhi, czymkolwiek by to nie było. This world is filled with Magatsuhi. Brimming with spiritual power, it is the source of a demon's strength. The lights you see around us are the crystallized forms of Magatsuhi. Światła? What? Young man, can you not see them? Przysięgam, że ten mem z PS5 będzie chyba najczęściej powtarzanym podczas tych simów. Perhaps you aren't accustomed to your new body just yet. Focus and try looking again. Zamknięcie oczu i ponowne ich otworzenie sprawiło, że widzimy piękne, kolorowe kryształy. Ja, tak naprawdę to jest spin-off Fire Emblema. Te walki takie, tak trochę szachy przypominają w sumie. Mój kąt, hoła, współczuję. Ależ dobrze, że powiedzmy w takiej grze jak SMT, a nie... jakiś, która rzeczywiście wymaga bardzo precyzyjnych inputów, tak? Światło dzieją się na trzy kolory. Zielone odnawiają nam HP-ki, żółte odnawiają nam MP-ki, a czerwone odnawiają Magatsuhi. Magatsuhi będzie używane do wykorzystywania specjalnych umiejętności, przy czym każda rasa tak jakby ma swoje własne umiejętności. O czym jeszcze będziemy mieli okazję się wielokrotnie przekonać. I teraz uwaga, najważniejsza zmiana w porównaniu do jakiegokolwiek wcześniejszego SMT. Zmieniamy gatunek, stajemy się platformówką! SMT 5 to najtrudniejsza platformówka, w jaką grałem w 2021. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Chciałbym żartować. Jeżeli znajdziemy takie punkty, które są oznaczone takimi czerwonymi, świecącymi się... belkami, słupami, cokolwiek. To znaczy, że możemy podskoczyć do tego miejsca i się go złapać. Będzie ich bardzo dużo na mapie, one są też oznaczone takimi punktami do skoku, więc wiemy, że to jest mniej więcej to. Swoją drogą, przyzwyczajcie się do jednej rzeczy, proszę. Mapa w SMT5 jest tak chujowo nieczytelna, że bardzo łatwo jest się pogubić, nawet widząc dokładnie na mapie, gdzie trzeba iść. Te żółte kryształy to skrzynie, skrzynia zwalamy wszystkim Y. I z takiej skrzynki dostajemy przeróżne rzeczy. W tym przypadku akurat 500 maki. Nikt nie powiedział, że to Metroid. Powiedziałem tylko, że to platformówka. Tylko poczekajcie, aż zobaczycie podwodny poziom w SMT5. Obserwuj, young man. This land is known as the Netherworld. Ale to nie oznacza, że jeżeli to jest trudne, to musimy jeszcze iść w parki. Jak na Edelwald to wygląda dziwnie nieznajomo, zwłaszcza ta wieża. I've heard that this place was once known as Tokyo. But that time has passed. Now it is the Netherworld, a land dominated by demons. Zagubiłem się pomiędzy tym, co jest w grze, tym, co jest na czacie. Czym jest maka? Maka to jest tutejsza waluta. Jak ona dokładnie wygląda, nie jestem pewien, czy było kiedykolwiek przedstawiane. No w każdym razie demony ją wykorzystują regularnie jako walutę. Jest to norma praktycznie w całej serii. A co do miejsca, w którym jesteśmy, to ewidentnie jest to Tokio. Bóg wie, jak daleko w przyszłości. Tak przynajmniej na to wygląda, biorąc pod uwagę, że kiedyś to było Tokio, a teraz to już nie ma Tokio. Czy skądś wyginęła?
I'm afraid I lack the data needed to answer your inquiry right now, young man. All I can remember is that there was a battle here in days past between gods and demons. Two great forces clashed right here in front of Tokyo Tower. I know this because I was there as well. W ogóle wiem, że szkalunek i w ogóle, ale czemu zawsze fabuła tego typu rzeczy musi się dziać w okolicach Tokio albo ogólnie w Japonii? Wiem, że Japonia produkuje tego typu gry, ale rozumiecie, o co chodzi. Young man, perhaps we could make our way to Tokyo Tower. Young man, there's no way to feel down. If we return to the last location in my memory, I may be able to remember something else. Jestem ten Sosnowiec. Jestem ten Bydgoszcz. I nagle wszystkie kolory uciekają. Saint Denis to wyjątek. No tak, to prawda. A, tak, tak, tak. Główne questy są różne pod tym względem, że musimy je ukończyć, żeby kontynuować fabułę, bla, bla, bla. Są rzeczy mniej i bardziej oczywiste. To akurat jest jedna z tych bardziej oczywistych, więc nie czuję silnej potrzeby, żeby to jakoś super wyjaśniać. A teraz uwaga, uwaga, podróż w jedną stronę. Jak to zjedziemy, to już nie wrócimy. Czy na pewno zebraliśmy wszystko, co chcemy? Tak! Żeby nie było. Nie żartuję. Już nie ma powrotu. Mam za to piękny niebieski słup. After comparing this blue pillar of light with my data, I have concluded this is a ley line fount. A ley line fount is a point from which the Earth's energy overflows. As one might surmise, punkt energii ziemski. Not only can it heal those who touch it, but it can also instantly teleport one to another location. Considering the damage sustained, I recommend you verify its healing capabilities. Biorąc pod uwagę, że trochę dostaliśmy w papę, to nie pogardzę. Tylko też ewidentnie zostaliśmy gdzieś przeteleportowani. Do domu z Knelusa, Mac. Czymkolwiek on nie jest? This is the place I call home. As you can plainly see, I'm a bit of a collector of sorts. A bit of a collector. It's easy living. What with the riffraff out there and me in here. Chciałbym być takim a bit of a collectorem jak on. Still, a demon like you's a first. One body, sure, but I can sense two spirits within, no doubt about it. Przecież takie nietypowe, że są dwie dusze w jednym ciele? Wśród demonów zwłaszcza? W każdym razie poznajemy Gustawa, szefa Mimanów. I strażnika Elkarda Westholo. You may call me Gustav. See something you like? It's all yours. For a small fee, of course. Czy Gustav to aż tak zabawne imię? Bo nie przychodzi mi tak na szybko nic do głowy. So, off to Tokyo Tower, are we? And you found little old me while trying to harvest the power of the ley line fount, yes? Zgadzałoby się póki co, owszem. Then you ought to do yourself a favor and make a purchase. I'll sell you what you crave, long as you've got the marker. Give yourself an edge. Nie wiem czemu, ale moje pierwsze skojarzenie, jakie miałem, to coś z romantyzmu, ale nie przypomnę sobie co. Nie powiem, że dziady. Ani Koldian, ale... Dziady? Może dziadek? Widzicie, tak to jest, jak się ostatni raz było w szkole 10 lat temu. W każdym razie, możemy sobie kupić trochę rzeczy. Z ważnych takich, o których warto wspomnieć, tak, medycynki nas odrobinę leczą. Nie zaszkodzi ich parę mieć. Tak na wszelki wypadek. Nie chciałem chodzić. Amnita Soda leczy nam status. Revival bez wskrzesza. Do połowy HP oczywiście. Cześć Sylwia.
Karol Gustaw, czy... Znaczy, na pewno coś z Gustawem było, tylko nie pamiętam, czy Karol Gustaw, czy... Czy on Gustaw Adolf? Dalej mamy szaldy, czyli lekkie ataki na wszystkich przeciwników danego żywiołu. Żeby nie było tak. Ataki typu Light i Darkness są w tej grze atakami. Tylko jeżeli trafiają w słabość, to mają szansę na instant killowanie. Zazwyczaj nie działa to na bossów z oczywistych powodów, z drobnymi wyjątkami, ale to raczej mini-bossowie. Ale trzeba pamiętać o tym, że to jest rzeczą i że my też mamy obecnie słabość na Darkness. Ciekawe, dokąd to zmierza. Bardzo ważna rzecz, kiedy będziemy nadużywać trzy dupy, to dampenery. Które sprawiają, że następny atak przeciwnika będzie znegowany. Działa na wszystkich sojuszników i działa przez jedną turę. Możemy ich mieć tylko trzy, co ma absolutnie więcej sensu niż się wydaje. Są też spyglasy, które wyświetlają informacje o przeciwniku. Spyglasy też będą przydatne. Kupię sobie jeden na razie. Jak na wszelki wypadek. I na razie to tyle. Powiem tak. Jeżeli chodzi o pieniądze w SMT5, to... Jestem w bardzo dziwnym położeniu, gdzie... Przez pół gry narzekam, że jest tych pieniędzy kompletnie za mało, a przez pół gry narzekam, że jest ich za dużo. Więc... Boję się trochę ich wydawać jakoś specjalnie. Tak? I'm rather taken with the human knickknacks and relics of yore, so I got some pawns to go out and fetch them for me. Mimon, they're called. Tak Gustaw, tak było nam to przedstawiane. Gustaw jest szefem Mimonów. Zasłał je na poszukiwanie relikwii z starych, dawnych czasów. Said, if you happen to run across any, mind sending them back old Gustav's direction? I'll see to it you're rewarded. Also, I've taken... I dostaliśmy generalnie jeden duży sidequest na całą grę pod tytułem Szukanie Mimanów. Zazwyczaj będą one poukrywane w tak dolnych miejscach, że... Szkoda słów. Jakiego Pokemona będziesz łapać pierwszego, to już za chwilę raczej, jeżeli dobrze pamiętam. Więc nie ma pośpiechu. Spodziewaliście się czegokolwiek innego? No i dobra, od tej pory w Leylinach możemy się leczyć i chodzić na zakupy. I bodajże zapisywać. Jak bardzo warte szukania one są. Istnieje niezłowa szansa, że jestem w stanie to już teraz pokazać. Ale się upewnię. Nie jestem. Szlak. W takim razie będę musiał zaczekać, aż znajdę ich parę. Moim zdaniem są, nie jest to coś, co kompletnie psuje grę, nie jest to też coś, co jest kompletnie bezwartościowe. Moim zdaniem jest to całkiem dobrze wyważone. W każdym razie, tak, covery. Niestety muszę się odrobinę wyleczyć. Co mnie kosztowało? Całe 18 maki. Bogactwo. I w Chronicle-Deedsach mogę sobie bardzo kulturalnie zajść zapis. Pozwólcie, że to też nadpiszę. Tak, żeby już na spokojnie widzieć tylko to. I postaram się nie wychodzić z tych pierwszych trzech zapisów. Powiem tak, szukanie Mimanów jest rzeczą dość specyficzną, bo one potrafią być w takich miejscach, że naprawdę nie fajnie się do nich dostać. Ale jednocześnie jest to taka aktywność poboczna na zasadzie, że jeżeli ktoś akurat chce się powalić, to może, tak? Czy tu się wchodziło, tu się nie wchodziło? Pierwszy Mimon powinien być w miarę niedaleko, jeżeli mnie pamięć nie myli.
Tylko teraz gdzie... O, tu mam pierwszego Imana. Young man, could that be one of the Mimon we were told about? Owszem. Ważna rzecz jest taka, że nawet jeżeli je widzimy, to one nie zaznaczają się na mapie, dopóki nie podejdziemy do nich na odległość rozmowy. Teraz widzimy, że one rzeczywiście pojawiają się na mapie, ale tak to nawet zobaczenie ich nic nam nie daje. Więc szukanie ich nie jest aż tak oczywistą rzeczą. Tak, Gustaw, chcę was. Bye bye! I to jest drugi powód, dla którego chcemy szukać Milanów. Gloria. Chwała, cokolwiek. We've located a Mimon. We should report back to Cadaver's Hollow. Bardzo mi się podoba, że dostaliśmy dwie sprzeczne wiadomości. Jedna to powinniśmy wrócić pogadać z Gustawem, a druga to powinniśmy iść dalej. Posłucham się tego, który mówił, że mamy się wrócić. I got just the thing to show my appreciation. Dostaliśmy esencję od Malekiego. Nie, żeby esencje były nam w tej chwili jakieś specjalnie potrzebne. It contains the power of a demon, power that only the chosen can wield. To jeszcze tutorial. Znaczy, tutorial jest o tyle, powiedzmy, rozbudowane, że co się pojawia, jakieś mechaniki, to będą one nam wyjaśniane, tak? Oj, to co chciałem wcześniej pokazać, nagrodę za Mimany. Przy okazji mały spoiler mechaniczny. O nie, spoiler z pierwszej godziny gry. Mimanów w sumie jest 200. I tutaj jest cała lista nagród, które możemy za nie zebrać. Z ważnych rzeczy, które tu są, zobaczmy. Talizmany będą pozwalać na używanie nowych umiejętności związanych z Magatsuki. O esencjach zaraz pewnie się dowiemy. Dżemy to po prostu efekty nieprzedmiotu używające czaru poziomu Dain. A co tam jeszcze? Incensy zwiększają statystyki. Tylko teraz nie pamiętam, czy... Bo jest rozdział, który zmienia statystyki demonów, a które zmieniają statystyki postaci. Dżem, esencje, sutry wpływają na affinity. O tym w swoim czasie. Balmy były dla postaci, a incensy dla demonów, tak. Grimoire dawały... Grimoire są o tyle fajną rzeczą, że dają tyle expa, ile demon potrzebuje, żeby wejść na następny poziom. Co jest przydatne, jeżeli chcemy używać jakiegoś demona, który ma w miarę niski poziom w dalszych etapach gry, tak? No bo podobnie jak w wielu grach serii, SNT5 ma ten swój śmieszny system, że ilość ekstra do następnego poziomu rośnie wykładniczo, tak? Więc wylewelowanie demona, który zaczyna na 10 do 20, zajmie zdecydowanie dłużej niż dajmy na to wylewelowanie demona z 20 na 23, tak? A SNT5 dzięki Grimoire'om właśnie pozwala na korzystanie z demonów w ten sposób. Coś jeszcze ważnego? No, kryształy Glory dają na po prostu Glory, chwałę, jak zwał, tak zwał, pewnie będę się wymieniał. Gospel to Grimoire tylko dla postaci, czyli efektywnie plus jeden poziom. Somy to rzeczy lecznicze, no i to chyba tyle z ważnych rzeczy. Dobra, także... Raczej będę szukał Mimanów, nie na tyle, żeby uganiać się z nimi przez pół Steama, ale też nie na tyle, żeby je kompletnie olewać, tak? Jeżeli uznam, że jakiegoś jestem w stanie w miarę łatwo znaleźć, to go ogarnę, jeżeli nie, no to dam sobie spokój, tak? No, tego typu Mimany są naprawdę oczywiste, tak? Co ja nie wiem, czy nie powinienem jeszcze zerknąć na chwilę do tego, do Leyline'a, ale to przy najbliższym Leyline'ie może. Jeżeli znajdziemy jakieś takie świecące się maszyny, to
Możemy z nich znaleźć relikwie. Przy czym relikwie są takimi oczywistymi rzeczami, jak na przykład puszka z napojem gazowanym, tak? Chodzi po prostu o jakieś takie rzeczy, które pozostały po starym Tokio, tak? Których normalnie by się nie oświadczyło w tych, powiedzmy, dzisiejszych czasach. Czy tu na górze coś jeszcze jest? Nie. Tego typu miejsca są też o tyle fajne, że mogą nam stanowić taki punkt widokowy, z którego widzimy mniej więcej szerszą okolicę niż z poziomu ziemi, tak? I uwaga, uwaga, Pixie. Young man, it appears there's a demon up ahead. It's dangerous to travel the Netherworld alone. Niebezpiecznie jest podróżować samemu. Weź to. By talking to demons, you can try and persuade them to join your cause. Czy Gustaw przyjąłby hentaja? Czy to w ogóle pytanie? I have a life stone you can use. See if you can convince the demon to join you. Dostaliśmy life stone'a, który może nam posłużyć w negocjacjach. Cześć, Pixie. Czy mnie to nie dziwi, że to Pixie? Czy to dlatego, że w każdym SMT praktycznie pierwszym demonem jest Pixie? Naaa. Owszem, porozmawiałem z tobą. Może? A odpowiedz na pytanie tak, żeby nie uszczęśliwić. Czy jestem urocza? A ten fiuszka. Wow! Wow! Cieszę się, że mam wybór! Ale i tak była szczęśliwa po tym, jak ją dwa zezlałem. Nie wiem, jak działają komplementy, ale chyba nie tak. Wychodzę. Posłuchaj mnie! Kurwa, mignąłem. Nie chciałem. Tak, tak, demonom trzeba dawać się za przedmioty, albo makę, albo w ogóle dużo niedobrych rzeczy. A jest to, kurczę, gdybym akurat miał. A coś innego? Nie potrzebujesz Lifestone'a! Szukałem czegoś, co się nie rozbije, jak tym rzucę. Kurczę, gdyby zawsze wystarczyło dać się jednego Lifestone'a, że się byłoby tyle prostsze. W każdym razie, nasz pierwszy rekrut, Pixie. Na poziomie drugim, zawsze coś. Tak, to był długopis. Powiem tak, z innych rzeczy, które mam na biurku, jest parę kubków, plastikowych bądź nie. Telefon, pad, pilot, Kindle, kieliszek. To nie są rzeczy, które nie chcę rzucać. Oczywiście będę chciał negocjować z każdym demonem. Oprócz nas mogą być trzy inne demony. Im więcej demonów, tym łatwiejsze będą walki. X poza walką wyświetla główne menu. Możemy tam używać przedmiotów i umiejętności, zarządzać demonami i wykonywać inne różne czynności. Możemy na przykład przyjrzeć się, jakie umiejętności ma nasza Pixie. Jej patę. I na następnym poziomie nauczy się ten. Przysięgam. To jakie umiejętności ma Pixie zmienia się dosłownie co grę? Gdzie posiadałeś? Nie było ci, jak to mówiłem, ale od jakiegoś czasu już praktycznie nic butelkowego nie piję, więc jedyne co mam to dzbanek z filtrem, z którego właśnie sobie zresztą nalewałem wodę. Ta czcionka.
ale nie wiem, jakoś nie przeszkadza mi specjalnie. W każdym razie, co jeszcze możemy zerknąć? Jakie umiejętności mają w sumie wszyscy tak naprawdę? Używając kiesów pokażę nam umiejętność całej drużyny. Mamy Die, czyli leczenie, Patę, czyli leczenie statusów, Zio i umiejętność związana z Magatsuki, czyli Omagatoki Critical. Kres sprawia, że wszystkie ataki w tym magiczne będą krytykami przez najbliższą turę. Przydatne, tylko pasek Magatsuki ładuje się dość wolno, może się tak delikatnie wydarza. No i oczywiście to, że są to kryty, sprawia, że dostajemy też połówkę pestury za to. To facet. Tak, nasz protagonista jest chłopakiem, jak ona chowina też jest chłopakiem. Weź smoka dla balansu. Istnieją w tejże smoki. Przedmiotów póki co nie mamy za wiele. Czy na pewno potrzebny jest nam ten przedmiot kluczowy? Nie wydaje mi się, ale jak już jest. Dalej, esencje. Esencje w sumie mogę teraz opowiedzieć, o co chodzi. Esencje pokazują nam mniej więcej, jakie umiejętności ma dany demon. W tym przypadku jest to Argy Pulin Paimudo. Proszę nie kwestionować tego, ile kosztują umiejętności, bo kosztują za dużo. Oraz jakie słabości i odporności ma dany demon. I możemy je wykorzystywać również do przekazywania tychże umiejętności albo odporności. Przy czym odporności można przekazywać tylko protagoniście, a umiejętności wszystkim innym demonom. Tak, w bardzo dużym skrócie. Będziemy tego używać niejednokrotnie, uwierzcie mi, zwłaszcza przed walkami i bossami. Z questów mam na razie Lay of the Land. Każe nam udać się do Tokyo Tower, aby dowiedzieć się więcej o tym świecie. W analizie mamy mniej więcej samo co wcześniej w esencjach, tylko z tą różnicą, że jest to w analizie. I przeanalizowane demony są te, z którymi zawalczymy, a nie tylko te, których esencje mamy. Lepiej daybox z esencjami. No, nikt nie powiedział, że jest to kompletnie wolno od bugów gra, okej? Okay? Bossów jeszcze żadnych nie spotkaliśmy, te demony z początku gry ewidentnie się na niej nie łapały. Jak koszty wyższe tierów wyglądają? Nie wyglądają. Szczerze mówiąc, no nie do końca pamiętam, o co chodziło z tym bugiem, więc nie chcę tutaj zakłamywać niczego. No dobra, z ważnych rzeczy to na razie tyle. Na minimapie powoli zaczęły się pojawiać nowe demony, w tym przypadku slimy. Young man, there is a demon up ahead. Allow me to teach you an efficient way to engage the enemy. Możesz mieć Affinity i nie ma po prostu tego. Zbalansowane. Confronting demons, the best strategy is to strike them with your blade. In many cases, this will give you the initiative in the battle. Kanie, jeżeli zaatakujemy przeciwnika od tyłu, tak że nas nie zauważy, to jest bardzo duża szansa, że po zaatakowaniu go dostaniemy pierwszą turę, a w przeciwnym wypadku raczej przeciwnicy będą mieli pierwszą turę. Obserwuj enemy's movements and act accordingly to earn an advantage in battle. No, to jest mniej więcej to, co właśnie powiedziałem. Złota zasada jest taka, że jeżeli przeciwnik będzie miał pierwszy turę, to przygotowujemy się na wczytanie najbliższego zapisu, który wykonaliśmy. W przeciwnym wypadku można normalnie zacząć walkę. I chciałbym to mówić tylko sarkastycznie. Czy w tej grze jest system mutacji? Mutacji nie, ale demony mogą się uczyć nowych umiejętności. Nawet już jak wmaksują wszystkie swoje. Ważne pytanie, czy jest tu jeszcze jakiś miman, którego pominąłem? Nie wydaje mi się, ale wolę się zajrzeć. Nie, no nie widzę. I szczerze mówiąc, granie na PC-cie sprawiło, że łatwiej było mi je znajdywać, szczerze mówiąc, niż jak na Switchu. Oczywiście wiadomo, kwestia dużego mojego ekranu, tak, ale pod tym względem granie na PC-cie jest dużo wygodniejsze. Plus kwestia tego, że na tym... Na Switchu mam dźwięk z głośników.
ciężarówków switchowych, a nie z komputera, przez co jest też nieco gorszej jakości. Więc tak jak ktoś się swego razu śmiał, lepiej jest grać w gry na ze Switcha na PC-cie. Jakkolwiek źle by to nie działo. Jeszcze jedna ważna rzecz w SMT5. Z tego co kojarzę, nie ma ras demonów, z którymi nie można rozmawiać, bo są ze złej rasy. Albo tylko alignmentu. Jest to fajne akurat, że można gadać w dużej mierze ze wszystkim. To wygląda smacznie. Boy. Nie chcę nic game overa na pierwszej walce, come on. Czemu on przeżył na jednym HP? I uwaga, kryt w protaga i umieram. Okej, nie jest aż tak źle. Dobra, zrobię to bezpiecznie. Bo mówię, byłoby mi bardzo głupio umrzeć w tak durny sposób. Jak wszyscy wiemy, każdy leci na kart. I to nawet bardziej bym chciał. Au. Au. Nie mam szczęścia pójść do negocjacji, to na pewno. Też się pośmiejemy? Nie chcę być w mojej drużynie. Dobra, dawaj. Czasami dostajemy takie interakcje, w wyniku których są testowane nasze statystyki w porównaniu do demona. I wtedy ten, który ma wyższą statystykę, że tak tujmy, wygry! Okej, to nie jest wygrane, to jest przegrane. No nieważne. Jakimś cudem to ja mam pierwszą turę. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Znaczy Pixie uleż. Pójmy tak. Planuję zrobić coś więcej niż tylko uleczyć Pixie. Widzicie ten fajny, wielki, niebieski słup, w którym byliśmy wcześniej? Backtracking. Jak masz tego samego demona, to że nie to jest GG i nie ma spiny. Jeżeli pogadam, to tak. Tylko musiałbym najpierw pogadać. Jezu, ale leczenie jest drogie! Mogłem pogadać. Owszem. Ale gadanie nie daje ekspa. Naturally, I mean that. Care to part with it? Gustaw chce od nas to relikwie, którą znaleźliśmy, która jest puszka sody. If it's a fair price you want, I'm good for it. So what do you say we make a deal? Z chęcią ci to sprzedam, bo mi jest to absolutnie do niczego niepotrzebne. I prawie że wynagrodzi nam to koszt naszego leczenia, więc jesteśmy prawie że na zero. To jest dużym plusem. Problemem jest to, że te relikwie się nie regenerują aż tak szybko, więc nie możemy sobie po prostu w ten sposób nachmagrindować. Tak, żeby wam nie przychodziły jakieś durne pomysły do głowy. Nie, to tak nie działa. Mogę też korzystać z tego magacuki, który tutaj leży, ale to wymagałoby więcej IQ niż posiadam obecnie. Także, no nie tym razem.
Moje pieniądze. Moje pieniądze płaczą, jak to widzą. Zazwyczaj leczenie MP kosztowało więcej. Moje pieniądze! Prety! Nie zapomnę. O. 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 Oj, 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 oj. Kurwa, nie pamiętam. Nie są, daj. Kiedy przeciwnicy zaczynają rozbierać magasuki, to dostaniemy piezo, bo oznacza to, że użyją swojej umiejętności o magatoki. W większości przypadków jest tym samym, co my mamy, czyli o magatoki critical. Nie zawaham się samemu odpowiedzieć pięknym zdaniem dobne. Cześć, Zuk. Daje nam to darmowe kryty. Żeby nie było, krytyki w SMT5 głównie sprowadzają się do tego, że zadajemy więcej, tak? Bardziej niż to, że... Że. Bardziej niż to, że... O kurwa! Niż, że... Czy ja powiedziałem, że do tego dodajemy więcej? O mój święty Boże. Sam nie wiem, co jest większą porażką. Ja chciałem zabić się jednego, tylko na swój sposób. Swoją drogą nie zepsywałem ostatnio, jak poszedłem to relikwie oddać. Powiem więcej, nie zepsywałem po rekrutacji Pixie. Ani slajma. To była próba rozłożenia obrażeń, tak żeby były sensownie rozłożone. Nie mogłem przewidzieć, że nie trafię. No właśnie nie, Oxide. Jeżeli przeciwnik ma 50 obrażeń, a ja zadam mu kolejno 20, 14, 14 i potem 20, to nie jest efektywne rozłożenie obrażeń. O to mi chodzi. Mieliśmy już ten dialog, bla 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 bla. Czy ja coś kupowałem ostatnio? Nie. I nie mam zamiaru tym razem niczego kupić. Wiem, ale zakładają, że trafię, a nie będę zakładać, że nie trafię. To chciałem to rozłożyć po prostu, no. Zakładanie, że nie trafię, jest to niedobrze zakładaniem tego, że umrę, biorąc pod uwagę, jak działają testury. Bo nie trafiając, tracę jednocześnie testurę tą, która była użyta i następną. Żeby nie było, próbuję skipować tak szybko, jak się da. Oxide. Gdybym trafił wszystkim, to jeden ze slajmów by umarł. A że nie trafiłem, no to już inna sprawa. Dobra, to teraz może tym razem lepiej mi pójdzie, jeżeli chodzi o negocjacje. Przysięgam.
na pewno pójdzie mi lepiej. Więc nie może mi pójść tak źle jak ostatnio. Co tym razem zrobi to mądrze? Najpierw jednego zabiję. A dopiero potem pogadam z drugim. Żartowałem, nie zabiję go. Po czym oni mnie krytną? Umrę. Żartowałem. Chyba teraz powinienem ponegocjować z drugim. Jeden człowieka? Tak, był smaczny. Przez to spodziewałem się odpowiedzi typu: ty, to jeżeli masz sobie jeszcze resztki człowieka, to może ja ciebie też zjem. Swoją drogą, zabawna sprawa. Jeżeli jesteśmy w walce, jeżeli jesteśmy po walce, to przez chwilę przeciwnicy nas sobie nie widzą. Przez co atak wykonany bezpośrednio po walce praktycznie gwarantuje nam, że będziemy mieli 5 turę. Jest to naprawdę przydatne, jeżeli są jakieś grupy przeciwników, a zazwyczaj są grupy przeciwników. Tak swoją drogą, koszty skilli ofensywnych w SMT5 to nieporozumienie. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Nie, przepraszam, żartowałem. Koszty skilli w SMT5 to nieporozumienie. Wierzę, że atak wystarczy. Nie wystarczył. To teraz uwaga, bo zaopatrzyłem się w dodatkową szarą komórkę. Idę się wyleczyć, a następnie zapisać. Lekceważenie SMT5 zawsze w cenie. A żeby być jeszcze precyzyjniejszym? A wiesz, bo ja nie zbędę. Aj, bo ja przecież to z maszyny zbierałem ten później. Ale to bez różnicy, na szczęście. To nie jest tak, że nagle to magicznie zniknie, już nie będziemy mogli tego podnieść. I na szczęście nic teraz nie będzie nas też sił uciągnęło, żeby pójść to sprzedać. Ja te slime. Tak, ja musiałem te slime wcześniej pominąć. Bo teraz na tamte plecy poszedłem. Zastanawiam się, jak bardzo leniwy jestem. Biorąc pod uwagę, że to tylko slimy. I odnośnie tego, co wcześniej mówiłem, że przynajmniej w teorii leczenie HP-ków jest tańsze niż leczenie many. Pixie mi umrze, by the way. Jesteście gotowi na to, że Pixie nie przeżyje najbliższej tury? A nie, nie tym razem. Jestem zdumiony. 11. On przeżyje, chyba że zrobię to w ten sposób.
Pixie na poziom. Wreszcie może robić coś ofensywnego. To biorąc pod uwagę, ile ma many, na pewno mi się przyda. Slimy to bardzo fajne demony, które mają słabość praktycznie na wszystko, co istnieje, co nie jest fizycznymi atakami albo atakami gier. Trzeci. I przy okazji nauczył się już wszystkich swoich umiejętności. A to jeszcze trzeciego slime'a wezmę. Jak to mogę... Tak, nice. Zastanawiam się, czy go fizycznym atakiem dobiję. No, ewidentnie tak. Bardzo jak to tłoczy. Tutaj naprawdę ciężko mi też powiedzieć, bo bardziej słyszałem dużo o Delu niż cokolwiek innego. Dobra, poziom. Wszystko w siłę. Gdzie mnie... Z tego co widzę, to gra mnie prowadzi tu w prawo, a ja bym chciał pójść w lewo. I znowu umrzeć od pred. To brzmi jak plan. Najpierw sobie pozganiam te kulki. Czy jakaś jeszcze tu jest? Nie. To chyba wsio. Motyw walki też na fajnie do głowy. Przyzwyczaj się. Bo będzie go dużo. O-o. Chcę, żebyście stali tyłem! Wiesz, ta peta nie stoi tyłem. Tak. To czy demony zawsze dają podarunek, jak się nauczył wszystkiego loso? To jest loso. O mój Boże, trzy. O mój Boże, on nie był podatny? Łączysz na to? Okej. Okay. Ale pięknie trafię. Nieważne, krytnął. Ta Pixie może mieć problem, żeby przeżyć. Tak jak to myślę. Ale coś na co włączenie, włączenie mi nie pomaga? Boję się zostawić te plety tak jak są. By się obrócili. Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. The time has come. And so have I. Znaczy, powiem szczerze, nie próbowałem, więc może... Przez tyle się bałem. Po prostu jak już widzę 1 HP, to... Coś mi się w środku otwiera i nie jest to nic pozytywnego. Ta może? Nie, no dobra, teraz jak już mnie zespotowała, to na pewno nie. Durna peta. Zostaw mnie! Dobra, trochę się zregenerujemy. Preta też mi w tym czasie zostawiła. Tu mamy skrzynkę, po którą możemy iść. Tylko, jak wszyscy wiemy, wyzwania platformowe są najtrudniejsze w SNT 5. Easy. Nie wiem, czy tu Miman też gdzieś nie będzie. No, chcę powiedzieć, że będzie, ale głowy nie dam. To wygląda jak miejsce, w którym będzie Miman.
A jeżeli nie, to przynajmniej wygląda jak dobre miejsce, z którego można zobaczyć, gdzie są kolejne imany. Czy to... Nie, nie widzę. Czy jest fall damage? Na szczęście nie. Czemu Protek ma takie długie włosy? Bo to bardzo stylowe. Dobra, Teta się odwróciła. Chciałbym ją zrekrutować bez pozorom. Okej, trafiłem. Byłem pewien, że się dalej nie byłem pewien, jak bardzo muszę próbować. Dobra, atak. Mówię, nie chcę zostawić dwóch przy życiu, bo domyślam się, że to się źle skończy. Jeżeli negocjacje pójdą i tak. Dobra, nie krytno, więc jest okej. To teraz spróbujmy go przekonać do swojej kreacji. Pety mnie wyjebę w dupę, więc też postawię gardę. Gap się na niego? Oh, you're approaching me. Załóżmy ręce. Ha! Jasne! Okej, okay, nie spodziewałem się, że aż tyle. Jeden duży pozytyw w SMT5 jest taki, że negocjacje są o tyle przyjemne, że jeżeli będziemy się zgadzać na wszystko, co demon proponuje, to demon do nas dołączy. Kropka. Nie ma jakichś wygłupów typu o, zgadzałeś się na wszystko, czego oczekuję, a teraz spierdalaj. Na szczęście czegoś takiego nie ma. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. O, Miman. Nie no, czasami shitload to po prostu jakieś, nie wiem, połowa, a nie całe. Oprócz jednego. I żeby nie było, nie, demon nie może zabić w wyniku negocjacji. Przynajmniej o tyle dobrze. Dobra. Czy widzę coś jeszcze? Na pewno mogę sobie tutaj grzecznie i kulturalnie skoczyć. SMT5 to najtrudniejsza gra platformowa z 2021 roku. Było warto. A teraz pozwólcie, że wyskoczę z powrotem. I zastanowię się, co dalej. To są pixie. Tylko pixie? Demony nie znaczy, że są złe z automatu. Mógłbym po prostu z nią pogadać i skończyć tę walkę, tak samo z nim. Ale exp. Dylemat. Exp czy nie exp? Exp. Tutaj akurat rozkładanie ataków było bardziej po to, żeby trafić słabości, tak żeby nie było. Wow. No, HP. A Pixie zabiłem głównie po to, żeby nie leczyła w tym wypadku. Tutaj wydaje mi się, że powinna mi wystarczyć autowalka już do końca. O ile wszyscy trafią. Okej, teraz to już na pewno mogę wystarczyć autowalkę. Idzie. Fajnie, dostał dużo expa. I nic ponadto. Jeszcze tu druga pixie była. Zdążyłem czy nie zdążyłem? To ważne pytanie. Dwie pixie.
Jedyne co Pixie powinny mieć jako demony na drugim poziomie to leczenie. Pożałuję tego. One się będą leczyć. O-o, abort. Powiedziałbym, że krytów nawet od Pixie się nie boję. Bardziej mnie martwi to, że będą dwie. Więc po prostu wezmę jedną, zabiję. Chyba, że nie trafię. Trafię. Zresztą nie oszukujmy się, lowfagi mogły iść się zabić, czy coś. Wiele co? Ja nic takiego nie powiedziałem. Nic takiego nie powiedziałem. O, buffu. Teraz więcej żywiołów. Jest tu maszynka. Nie pogardzę maszynkami. Czy tu nic nie ma? Tu coś powinno być. Przyzwyczajcie się do losowego obracania kamery w bardzo dziwne sposoby. Tylko po to, żeby zobaczyć, czy coś gdzieś jest, czy nie. Bo mógłbym przysiąść, że tu coś powinno być. Czy ty nie było Imana gdzieś? Czy to ja jestem ślepy? Nie no, ewidentnie nic tu nie ma. O, bym przysiąść, że było. No cóż, zdarza się. Siedzi sobie biedny mokaj na skalce. Ślepy zaułek? Jak wszyscy wiemy, ślepy zaułki dla mnie nie istnieją. Trzeba iść zobaczyć, o co chodzi. Esencja slime'a. Kłeściwo? Czy ja widzę kłeściwo? Young man. I'm detecting several demons within the cave. Też je widzę. Jedne pety. However, they don't appear to be dangerous. Perhaps you can try speaking with them, if you are willing. Niekoniecznie musi to być metro, biorąc pod uwagę, że pociągi jak takie też jeździły. A czasami demony, które zamieszkują świat, będą prosić o pomoc, to będą są questy. Można od nich dostać różne nagrody, więc warto je robić, kiedy tylko będą dostępne. I kiedy akurat robienie ich nie sprawi, że dostaniemy w pierdol. Biedne pety zawsze są głodne. Wiecznie głodne, nic nie poradzą. Możliwe, że widzieliśmy ich znajomych i ich pobiliśmy. Parę z nich poszukać jedzenia, ale jeszcze nie wrócili. Czy możemy ich poszukać? Może jak będą po drodze. W jaki znajdziemy, to każmy im wracać. I niech przyniosą żarcie ze sobą. No dobra. To jeszcze zobaczymy, co jest z drugiej strony. Tego tak zwanego ślepego zaułka. Już ja widzę, co jest z drugiej strony i mi się to nie podoba. Skrzynka! I przyjaciel! Nice bait. Heck. Czysto teoretycznie chyba da się ich uniknąć? Mi się to ewidentnie teraz nie udało. I a propos tego, co mówiłem wcześniej, że raczej jeżeli przeciwnicy zostaną pieśturę, to oni pieśni zaatakują. Znaczy jeżeli... Jeżeli nas pieśni zaatakują, to zostaną pieśni ture. Co jest ze mną dzisiaj nie tak? Ach, na szczęście to tylko slimy. Z
Slime'ami nie trzeba się przejmować. Wiem, że słynne ostatnie słowa i w ogóle, ale... Easy. I plus do siły. Jak widać, pomimo tego, że poziomy przynajmniej teoretycznie rozkładają się losowo, to i tak ten... ta statystyka, w którą będziemy dawać, będzie jakoś... Na początku może nie aż tak, ale z każdym punktem będzie coraz mocniej odstawać od pozostałych, tak? Dobra, to są kolejne slimy. Slimami się średnio chce bić. Upewnię się tylko... O, właśnie Miman tu jest. To jest trzeci Miman w sumie. Jeszcze nie czas na nagrodę. Czy tam jest jeszcze jeden, czy mi się wydaje? Miman. Czy będzie gdzieś tu jeszcze piąty? To jest pytanie na dziś. A jeśli chcę zgadnąć Magasuki, które sobie luzem leży, żeby taniej się leczyć. Potencjalnie. Plecy zdążę już stać, nie chcę mi się z nim bić. To jest jedna duża zaleta tego systemu, że przeciwników widać na mapie świata, że możemy po prostu ich olać, jeżeli nie chcemy. Starym SMT po prostu zostalibyśmy w tym momencie zmuszeni do bicia się z nimi. Na zasadzie... O, masz na nową kontera, bij się. Tutaj czeskiego nie ma. I całe szczęście. Dobra, Mimanów nie widzę. Lećmy dalej. Tam, gdzie podobno mamy jeszcze i stronę takie tablet. Kolejne plety. Przy czym ważne jest też to, że nie możemy sobie zlewać wszystkich przeciwników. Głównie dlatego, że... SMT-5 ma... po... Tak, poziom. Ma skalowanie zależne od poziomu. Jeżeli różnica poziomów jest za duża, to przyjmowane zadawane obrażenia będą za duże. Czy chcemy jej pomóc? Nie? Nie chcę? Dobra, plety. Głupie pytanie. Demony będą zbierać Magatsuhi i wypełnić się pasek Magatsuhi. Kiedy będzie pełny, to możemy użyć potężnych umiejętności dla nich jako umiejętności Magatsuhi. Zbieranie kryształów Magatsuhi również będzie wypełniać pasek. Obecnie nie mamy go pełnego, więc trochę wyrzepka. Głupie pytanie. Okej, chyba są za bardzo wkurzeni, żeby gadać. To inne pytanie. Bo to też nie mam pokazane, że nie znamy ich słabości, ale możemy sprawdzić po naszej plecie. Bardzo rzadko jest tak, że słabość przeciwnego demona jest inna niż słabość naszego demona. Nie chcę o tym rozmawiać, samuraju. Nie chcę o tym rozmawiać. Okej, te plety są słabsze niż myślałem. I nie, wcale nie jestem słony. Nie zrobiłem tego dla ciebie, czy coś, bypaka. Like you deserve thanks anyway. The only reason I'm alive is because I asked you for help, and you know it. Don't try to deny. Co to za pokręta logika? Oh, yeah? Well, you know. You're pretty annoying
to. Wait a sec. I just realized I've never seen you before, huh? Wow, how weird. So who are you? Hmm? Where are you headed? Do wieży? There are demons in this world that feign kindness to prey on. I suggest we ignore them. Zgadzam się, blachu. What? Hey, you're leaving? Like, seriously? Tak. Well, fine. See if I care. To brzmisz, jakbyś się przejęła. Co bez głowy? Ważne pytanie na dziś. Czy pominąłem? Nie pominąłem. Dobra. Od tego momentu już będę próbował walczyć, o ile nie będę się wpierdzielał w przeciwników. Mówię, potrzebuję expa. Wbrew pozorom to tak działa niestety. Krytyk! Oby tak dalej. Bufu. Jolo. Żeś nie umierać. Oho, widzę punkt zapisu. A wiecie, co to oznacza? Czy wiecie, co oznacza punkt zapisu? Pokażę wam najlepszą strategię, jaką widzieli kiedykolwiek gracze jakiegokolwiek SMT. Przebiec na Hama, zignorować wszystko! ZAPIS! Zgadzam się, punkt zapisu to piękny widok. Czy mam w tej kwestii coś do powiedzenia? Chyba nie. Przepraszam, jeżeli było za głośno. A, tam oczy z tentaklami są fajne. And only now does one possess the power to see me. One who has awakened to their true form through the reunion of knowledge and life. A Nahobino. Ona po prostu mówi do nas telepatycznie, prosto w nasze myśli. A tak naprawdę to ona mówi. I have come from a plane far beyond this one to act as a guide to both the world and the Nahobino. Część świata cieni, Sofia. However, I see now that although your power should rival that of the gods, it is unstable, incomplete. Czy możesz coś z tym zrobić? Allow me to awaken some of that which still slumbers within. Let us see what you hide. A, w tym sensie, a to nie wiem. Powiem szczerze, kompletnie nie znam się na angielskich voice actorach. Więc tutaj. Polecam stronę Behind the Voice Actors. Ja tam zazwyczaj sprawdzam sobie rzeczy. Przynajmniej z gier. You now possess the means to gain essences, allowing you a myriad of powers and miracles, the ability to shape the world. Henceforth, you shall traverse Dot and gather these essences along with glory. As these are the very you now possess the memes. The memes of production. These shall be your source of power as a Nahobino, and will surely aid you on your path to godhood. No dobra, czyli trafiliśmy do tutejszego odpowiednika Katedry Cieni, który conveniently jest też nazwany Światem Cieni. W świecie cieni możemy pod apoteozą używać fuzji esencji, która pozwoli nam się nauczyć umiejętności zarówno na Hobino, jak i jego demonom. Nie żeby nas wypuścili, jeżeli tego nie zrobimy.
Czy są jakieś umiejętności, które chce się nauczyć? Teoretycznie możemy się nauczyć w tej chwili każdej z tych pierwszych umiejętności Creative Essence, czyli Lunge, Bestial Bite albo Agi. Biorąc pod uwagę, że przydałaby się nam jakaś fizyczna umiejętność. Ja, bo ja nie jestem metalist, prawda? Nie jestem metalist. Mój protagonista ma tylko rozwój obecnie. Przez to się zacząłem zastanawiać, czy coś mi się podobało i ten... i lunch już miał. Dobre pytanie. I know light. W każdym razie, dodam sobie atak fizyczny, jako że chcę iść pod fizyczne rzeczy. Żeby nie było żadnych wątpliwości i żeby nie było za fajnie, tego typu działania zużywają esencję, którą mieliśmy, więc po raz kolejny użyć esencji slajma nie mogę. Bestial Bite, z tego co pamiętam, nie tyle dawało większą szansę na kryta, co było silniejsze, jeżeli krytnęło. Tak. Czyli powiedzmy, jeżeli normalny atak zada 15, to kryt zada więcej niż normalny kryt. Znaczy jakiś tam, powiedzmy, atak zadałby 15, kryt zadałby 20, to tutaj by zadał z 25-30, coś na desy. Tak? Po prostu silniejsze kryty. Nasze obecne słabości odporności chyba mi odpowiadają, demonom nie chcę dawać skilli, zwłaszcza że część z nich w ogóle nie ma miejsc na nie, patrz, Pixie chociażby. Jeżeli chodzi o cuda, mamy teoretycznie parę do wyboru. Forstall sprawia, że atakowanie przeciwników z zaskoczenia znacząco zwiększa magazuchi. Hand of God daje nam szansę na dodatkową relikwię do znalezienia. A S to nie Hiszpania, hehe. Empowering, czyli leczy nas przy level upie do połowy. I moja ulubiona część. Mastery. SMT5 używa znanego już z SMT4 upokalipsy systemu Affinity, który sprawia, że umiejętności kosztują odpowiednio mniej lub więcej w zależności od Affinity i zadają odpowiednio mniej lub więcej. Chyba was specjalnie nie zaskoczę tym, że znalezienie chwały na wszystkie mastery dla wszystkich żywiołów jest bardzo męczącą i upierdliwą robotą. Jak bardzo te cudy są przydatne. Mastery są w chuj przydatne. Cała reszta to będzie quality of life, przynajmniej z tych, które mamy na chwilę obecną. Hand of God sobie wezmę, bo lubię mieć więcej pieniędzy. Empowering, czyli raczej nie. Na mastery mnie jest też w dodatku, idę pod fizyczne. Jak to dobrze, że robimy fizycznego protagonistę, który może mieć żywiołowe ataki. I na razie nic więcej nie możemy zrobić. Dobra. Return when you have gathered more demons. Well, well, made it to Mita's ley line, found I see. Dobrze, udało mi się, jakim cudem? Then allow me to let you in on a little secret. All ley lines are connected. Quick trip through the ley line crossing and you'll be spirited away to another fountain, no time flat. Bardzo przydatna rzecz, możemy się teleportować między poszczególnymi ley line'ami. Do tej pory mieliśmy to zablokowane i w sumie wielkiej różnicy to nie zrobiło, bo spotkaliśmy tylko jeden ley line. Ale jak tylko natkniemy się na nowy i z niego skorzystamy, to odblokowujemy go do teleportacji. Zresztą nie chcę obecnie zapisać, jakkolwiek źle to nie brzmi. Najpierw chcę pójść sprzedać rzeczy. Mieliśmy już ten dialog. Tylko zaliczyłem w jakiś bardzo niemądry sposób Game Overa. Trochę pieniędzy.
Żywię taki tytuł dla testowania obrażeń. To też nie tak, ale zazwyczaj jednak fajnie by było, żeby protagonista miał sporo obrażeń sam z siebie, tak? Dobra, wyleczyć się by się przydało. Nie jest też coś źle, tylko 10% mojego majątku poszło na leczenie. No i dobra. Mogę iść po Onmoraki teoretycznie? Mogę jej zgarnąć z tą relikwię przy okazji, skoro już tu jestem. Mogę popatrzeć na to, że tam sobie Miniman siedzi. I nie zawahać się po niego pójść. To przy okazji będzie piąty bodaj do nagrody. To nie będzie piąty, co ja pierdolę. To jest piąty. Po prostu za pierwszego glory nie dostaliśmy. Oszukali nas. Dostaliśmy, ja zużyłem 5 glory na wydanie skilla. Oszukałem samego siebie. Gratuluję, Shingi. Ograłeś samego siebie. Trzy lifestone'y, trzy medycynki, trzy anlity sody. Tak, medycynki, proszę nie bić. I generalnie nagrody są w co 5. Tak to chciałem powiedzieć. Dobra, to jeszcze raz zapiszę. Dobra, zobaczmy o co chodzi z tym tentaklowym potworem, który pewnie czeka na nasze dupko. I'm detecting the presence of powerful demons from within that red object ahead. That is what is known as an abscess. It is a nest of demons. Gniazda demonów. By the overflowing spiritual power. Approaching is dangerous. Coś takiego jak to, co było w SNT 4, gdzie były te dungeony demonowe. Co ważne, to że w każdym abscesie znajdują się tak zwani, znaczy tak zwani, powiedzmy, minibossowie. I pokonywanie ich daje nam dostęp do nowych umiejętności, dlatego jest to jeden z dwóch powodów, dla których bardzo powinno nam zależeć na tym, żeby takiego abscesa zniszczyć tak szybko, jak to tylko możliwe. Drugim powodem jest to, że dość mocno blokuje on nam dostęp do mapy. W każdym razie, na pierwszy rzut oka trafiają się trzy mandejki na siódmym poziomie. I wonder where this one is going. Niestety nie mam jeszcze naładowanego mega skórki, więc nie mogę zcheezować żadnego z tych mandejków. Może tak mi się uda przynajmniej. Chyba się nie uda. Ten konkretny jest obowiązkowy. No generalnie większość wydaje mi się, że nie jest tak sensu stricte obowiązkowa. Jest bardzo przydatne, żeby się ich pozbyć. Ale niekonieczne. Either way. Trzeba jakoś żyć. Aczkolwiek przysięgam, że jeżeli nie trafię któregokolwiek, to nie przeżyję tego. Chciałbym co najwyżej jednego w tej chwili zostawić. Mam nadzieję... Lala! Lala! Kurde na mać. Korzystam z tego, że mam kwiaty do samego końca. Dobra, nic strasznego się nie stało. Teraz byle trafić wszystkim do końca, a wszyscy wiemy, jak to się kończy zazwyczaj. Dlatego pozwolę sobie bardzo grzecznie i kulturalnie wyleczyć protaga. Wszyscy mogą mieć, tylko nie protag. Tego się trzymajmy.
Wszystko zgodnie z planem, nie przejmujmy się. Keika Kudori. Nawet nie trudne. Skoczył nam poziom. Dość. Też się wskoczył poziom. Nie jestem ślepy. Wydawało mi się, że nam też. I najważniejsza część pokonywania w abscesów to ta, że dostajemy nowe cuda. Zazwyczaj warto jest tak szybko, jak tylko się da zobaczyć, co one dają, bo większość z nich będzie dość użyteczna. I to, o czym wcześniej też mówiłem, że one blokują nam widok na mapie jako tako, więc to też jest dość mocną sugestią, że chcemy się ich pozbyć. Idę w złą stronę? Idę w złą stronę. Obecnie na pewno chcę się tu wrócić. W pierwszej kolejności zobaczyć, co te nowe cuda robią. Te cuda to uosobienie woli Boga, niszczące abscesy rozsiane po całym dat moc cudów nie w tej rozpalona. Ale to nie wystarczy. Aby nauczyć się cudów, będziemy potrzebować chwały. Możliwe, że widziałeś mi imię, zaraz zobaczymy. Jeszcze raz. Dobra. Co nowego dostaliśmy? Art of Essences. Bardzo przydatna umiejętność, tak swoją drogą, bo dzięki niej możemy uczyć się więcej niż jednej umiejętności z danej esencji. Bo esencje mają trzy umiejętności, tak jak widzieli, znaczy przynajmniej trzy umiejętności, tak? I używając esencji obecnie możemy się nauczyć tylko pierwszej z nich. Z Art of Essences 1 możemy się nauczyć przynajmniej dwóch. Dalej, Demon Proficiency, Divine Proficiency. To też są bardzo ważne umiejętności, bo zwiększają to, ile my możemy mieć umiejętności. Divine Guardian obecnie nie jest aż taki konieczny, bo tylko zwiększa ilość demonów w stoku. A nasz stok na chwilę obecną i tak nie jest przepełniony. I dostaliśmy Recover Support Mastery. Recover Mastery, o ile zwiększa to, ile się leczymy i zmienia mana kosty, tak Support Mastery praktycznie tylko zmniejsza mana kosty danych umiejętności. Jako, że wolę na razie pooszczędzać na te skille, które kosztują więcej glory, to zrobię to tak, że na razie sobie odpuszczę. Wleczenie wszystkiego, co kosztuje niestety. Wyrzućmy sobie wszystko do party z powrotem. I pójdźmy zapolować na odmarakich. Zresztą nie wiem, czy nie powinien zrobić tego wcześniej, bo Onmoraki z tego co pamiętam mają Agi. A Agi na Mandrake byłoby całkiem rozsądne. Dobra. YOLO! YOLO. Jasne. To było... Atlus? Atlus? Kim jesteście i co zabiliście z Atlusem? O! Mitama. Mitama. Z Mitamu jest jeden zasadniczy problem. Zaraz zobaczę, czy będę w stanie rozwiązać. Mitamy w tej grze to bardzo specyficzni przeciwnicy. Rozkurwie coś. O tyle, że są niewrażliwi na wszystko poza jednym żywiołem zawsze. I w tym przypadku jest to żywioł, którego nie mam. Więc no, jak to mamy klasyk, bardzo im przykro. A nawet happens.
A właśnie, tak a propos. Czy widzicie koszt many tego Debilitate'a? Czy widzicie koszt many tego Debilitate'a? To wcale nie jest tak, że koszty many to są te pieniądze za wysokie. Ale powiem więcej, przyzwyczajcie się. Teraz pytanie, czy ta Mitama mnie nienawidzi, czy mnie nie nienawidzi. Uwaga! Przekonajmy się. Okej. Okay. Ta Mitama była o tyle sympatyczna, że zrobiła to, co robiła zazwyczaj, czyli po prostu uciekła. Mitamy uciekają przy pierwszej nadarzającej się okazji. Zazwyczaj ja pierdolę. I w dodatku co walkę losują im się słabości. Także to, że akurat teraz była Hama, nie oznacza, że każda następna Mitama ma tego typu też będzie podatna na Hamę. Dlatego... zawsze warto mieć przy sobie jakieś spyglassesy. Od którego, Tate? Nie, śmiało, proszę. Nalegam. Scena jest twoja. Ja się w międzyczasie rozejrzę za tym nieszczęsnym Mimanem, którego Dim do mnie ma nie widziała. Tak, czekają na ciebie. Uciekł do jakiejś bogini. Brzmi trochę niepokojąco, bo bogini to nie do końca jest coś, z czym chciałbym się teraz używać. Mogę odbić tutaj w prawo, żeby zobaczyć co jest, bo to nie jest nasza główna ścieżka. Imbifel to właśnie był żart, że powiedział dwa razy to samo. Ja nie wolałbym się pozbywać on Moraki pierwszego. Głównie dlatego, że on przynajmniej może trafiać słabości w przeciwieństwie do slime'a, więc... tak, raczej będę... Jestem spokojny, niezestresowany, niepodirytowany. Kurwa jego maść te pudła, no. No, suchary są śmieszne, no. Przynajmniej tak sobie wmawiam, żeby nie pomyśleć, że irytuję ludzi, jak je rzucam. Czy coś. Wydaje mi się, że ze slajmami mogę już w tej chwili tak naprawdę walczyć na autopalce i jedyne, co może mnie poważnie skrzywdzić, to jakieś losowe kryty. Całą resztą... nie odważy się. Esencja slajma. Nice. Coś jeszcze z tyłu zostawiłem, ale olej szczegóły. Jest to skrzynka. Nie esencja Pixie. I tu jest Milan. Magazuchi wlewające się, zmienia się w ogonki światła.
Oj, rany się leczą. Dziękuję za wskazówkę, którą dostałem na samym początku gry. Co ja bym bez tego zrobił? Czy istnieje jeszcze skręcenie Pixin w jedną turę? Na autowalce, w sensie? Chyba tak. Jolo! I pudło. Wiecie co? Pamiętaj! Moje pierwsze przejście SMT5 nauczyło mnie jednej rzeczy. Oczekiwania, że stanie się absolutnie najgorszy możliwy scenariusz. Co jeszcze gorsze? Dzieje się to niepowiązane często. On ma jaki... moda będzie miał. Nice. Czyli co, już tylko Hama nam zostanie wtedy z rzeczy, których byśmy potrzebowali. Tak się zastanawiam, czy... To chyba nie był ten Miman, którego Dean widziała. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Zwiję mi nic nie da tutaj. Dziwne uczucie, kiedy protagonista jako jedyny nie może trafić słabości. Nagładzi tam przysmyku, gdzie oko z tentaklami było. Czyli tam moje, żeby się cofnąć. Raz się cofnę. Burat. Bo ja przychodziłem z tej strony. Wie. Chodź. W tą stronę poszedłem. On ma jaki zostaw mnie. Możliwe, że chodziło ci o tego, kto tutaj był. I zbierałem go idąc tutaj schodkami. W takim razie. Tam dalej. Jeszcze dalej. A, tutaj. Już widzę, już widzę. Już widzę, 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 widzę. Tylko teraz mam nadzieję, że da się tu jakoś w miarę rozsądnie wejść. Long time no see. You remember me, don't you? Of course you do. Słyszycie coś? Chyba nie. A jakoś nagle mnie zatrzymało. Fuck. I was watching you. Oh, you must be pretty tough if you can take out an abscess like that. Still, you're super outnumbered. Bet you got a little beat up, huh? To żaden problem, pójdę się wyleczę. Oh, I know. Here, I'll give you this. Just so we're clear, I didn't do this for you or anything. I just happened to pick it up, oczywiście. Znam taki typ. Jak dają? Not exactly the best way to say thanks, but maybe it'll help you out. Maybe? If you want, I can find even more for you. Young man, this demon's intentions are unknown. I suggest we ignore her and move on. Dlaczego Sunde są takie popularne? Co to jest za pytanie i się nad tym nie zastanawiałem. Hey, what's with the face, huh? You could at least try to look appreciative. All right. Jestem pewien, że znalazłbym odpowiedź na tę chwilę pomyślę, ale... Jak nad tym nie pomyślę, to palnę jakąś kompletną głupotę. Znaczy, Sundere z definicji też jest dere.
Brak gustu. Powiedziałbym, że czuję się personalnie zaatakowana, ale chyba nie powinienem. Na wschód widać było jakieś ludzie. Więcej ludzi w potrzebę. Znaczy, też zauważyłem, że od jakiegoś czasu się rozróżnia pomiędzy klasycznymi a nowoczesnymi tsundere. Klasyczna tsundere to taka, która z czasem ociepla swój stosunek do kogoś, a nowoczesna taka, która skacze po prostu między jednym a drugim stanem, tak kompletnie losowo. Około 20 lat. Przespaliśmy 20 lat i nikt nam nic o tym nie powiedział? Jak nic o tym my żyjemy i wciąż wyglądamy jak nastolatek? Fine! Tylko mnie zostaw. Ale już czuję to niecafianie. Na co, nie wyglądamy jak nastolatek? O nie, tylko nie śpił kolo, to nie! Najgorzej. Jestem chyba zbyt stary na zrozumienie, czym jest śpił kolo. Jeden HP, by the way. Tak, po tej fuzji to wyglądam bardziej jak shonen. Żeby nie było Aogami w japońskim dubbingu, mówi cały czas do protagonisty per shonen. Hej! Ktoś tu żyje! Jodoro, kopę lat. Cieszę się, że mnie od początku rozpoznajesz. To ty, prawda? Wiem, że wyglądasz inaczej, ale... jakoś mogę to czuć. To still you in there. Take a look. That's a lot of rust, but I'd know that green stripe anywhere. This train car's from the Yamanote line. No, pociągi, nie. Ja, pociągi, this is the train, then. To powinny być pociągi. A może i nie pociągi? Chuj wie. What could have possibly happened to Tokyo? To wygląda jak pociąg, a nie jak metro. Póki to wszystko wskazuje na to, że to 20 lat w przyszłość. What? But that would mean that the world we've known is dead. Never mind. We need to focus on getting more information. First, we need to regroup with the other students. Dazai was around there too, if I recall. Ogniecza, wydawało mi się, że ten początkowy fragment gry idzie what? Szybciej. Abducted. And by some kind of angel? Źle mi się kojarzyło. Well, I suppose that decides it. We should split up and search for this angel. Zaproponowałbym coś w kwestii jego bezpieczeństwa, ale sam fakt, że dotarł tutaj i jest cały Izuf, o czym świadczy. Don't worry. The truth is, I can control demons. I ja nawet nie pamiętam o tym, że on tu teraz mówi. I'm with a group that's working to protect the world. They gave me a demon summoning program. A host of demons is trying to drag Tokyo into darkness. And we have the power to stop them. Nie wiem, jak dla mnie to wygląda, że Tokio ma już dużo większe problemy niż jakaś ciemność. For now, let's split up and look for Dazai. If I find anything, I'll let you know on the app. This place is full of bloodthirsty demons. Ciekawe, że mamy tu zasięg. Ze wszystkich rzeczy. But we can't die out here. Hello, przydupas. Young man. Pamiętam, że na kanale spoilerowym tuż po premierze były założenia, kto będzie pod jaki alignment. Tak, wiem. Aogami chciał, żebyśmy udali się do Tokyo Tower, bo tam się coś wydarzyło i może czegoś się dowiemy, jak tam pójdziemy.
Dobra, nie chcę mi się ze wszystkim bić obecnie, ale z mazejkami już z wielką chęcią. Najchętniej bym je wyeliminował do jednego włącznie, a potem ponegocjował, bo chyba mają odpowiedni poziom na negocjacje, szósty. Logika wszelka nakazuje, że powinni być podatni na ogień. Na szczęście logika mnie chociaż raz nie zawiodła. A następnie zróbmy to, co wcześniej sugerowałem. Czy wierzysz, że Mandrake będzie przyjaznym stworzeniem? Tak. Hej, udało mi się. Też się uśmiechnę. Hej. Biorąc pod uwagę, że Mandrake zazwyczaj były coś pokoju w Lawful Dark albo coś na deseń, to jestem zaskoczony tym, jak pozytywny jest tutaj. Pamiętaj, jako tłumacz tego typu teksty są najgorsze. Czekajcie. Ustaw wiek 18+. Wiesz. Znaczy nic tam nie było sensu stricte źle. Po prostu shortcast jako pan, że nie chodzę na skróty i że nie ścinam się na krótko. A my i ta soda. Że czwartkowo. Że te mandejki są nagie. O to mi głównie chodzi. Au, nawet się udało. Jolo! Dobra, tego się nie uda w jedną kurę. Chwila, co ja zrobiłem? O mój Boże, ja prawie zdrypiłem. Powtórzę, prawie bardzo mocno zdrypiłem. Gdyby to Zio poszło w protagonistę, to byłby martwy. Znaczy nie wiesz. Zio by nie zabił. Zan by zabił. A on nie miał Zan. Nieważne. Dobra, Paramelic Fold. Miman. Gloria. Kaspar Pen. Czy jest równie bezużyteczne jak to w trzech domach? Przepraszam, musiałem. Angry. Czysto teoretycznie, podkreślam, czysto teoretycznie jest szansa, istnieje niezerowa szansa, że udałoby mi się zabić tą Mitamę na ślepo. Dobra, słuchajcie, mamy dwie szanse. Podajcie mi żywioły, które mam przetestować. Bo pierwszy żywioł, jeżeli nie trafi...
Nie mam mroku. Nie mam mroku i światłości. Dobra, Zanto będzie pierwszy. W sumie to nie mogę za Nizio jednocześnie też, żeby nie było. Dobra, zróbmy to przede wszystkim tak. Za Nibufu. Jolo! Ty nie jesteś geniuszem. Duży bonus z mitem jest taki, że mają one swoje własne nagrody, które są dość sporo warte i grani na ten etap gry mają bardzo wysoki poziom, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ta mita ma miała 10 poziom, przez co dostajemy bardzo dużo doświadczenia. No bo podobnie jak wiele innych rzeczy, to ile dostajemy XP jest zależne od różnicy w poziomach, tak? Więc to, że mieliśmy tam te 3 poziomy niżej, sprawiło, że dostaliśmy tam jakieś 500 ekstra na protagoniście. Później, jak już będziemy w tych, powiedzmy, bliższych expo momentach, to nie należy się spodziewać aż tak wspaniałych efektów. Kolejny Miman. Dobra, pytanie za 100 punktów, bo tu jest gdzieś skrzynia. Gdzie? Jak się do niej dostać? Jak dostać się do skrzyni? Chyba tak. Na pewno nie tak. Mam nienawiścią do samego siebie. 'Czy ta skrzynia jest tu na górze? Tak, nie. Tak. Jak się tam wchodziło, to jest pytanie. Okej, już widzę jak. Tędy. Dokładnie rzecz ujmując, to tędy. Tego typu białe kryształy nie są zwykłymi skrzynkami. Są to kryształy glorii, chwały. Będę cały czas lawirował, aż w końcu stwierdzę, że któraś wersja jest ta lepsza albo gorsza. Dobra, to są slimy i prety. Też nie chcę za bardzo walczyć z przeciwnikami, którzy mają za niski poziom, no bo... No, tak jak powiedziałem przed chwilą, to ile dostajemy expa jest zależne od poziomu, tak? Więc jeżeli przeciwnik ma ten pierwszy czy drugi, no to będziemy dostawać jakieś napady środkowej ilości i trochę... Szkoda marnować czas na to. Czasu, zasobów. Bo nawet jeżeli przeciwnik ma ten, powiedzmy, drugi, trzeci poziom, to i tak trzeba jednak w jakimś tam stopniu używać tych umiejętności, nieumiejętności. Jako, że w pobliżu jest save point, to chcę przy nim skorzystać. Wykrywasz? Hey! Long time no see, huh? A bunch more stuff since last time. So now you gotta take me with you. It was a promise, remember? To właśnie chcę ten ujść. Well, you see, there's a certain demon I'm looking for. Nie masz gorzkę sama? They're kind of my other half. Yeah, my soulmate. Oh, totally. Pretty exciting stuff, right? Only thing is there's like a million demons getting in my way basically every second. So please, you just gotta let me tag along. Chcemy, Haogami. As I've already mentioned, there are a number of dangerous demons in this world. Weź się ubij, bo mnie wkurza. However, young man, are you considering letting that demon travel with you? Może. If that is your decision, then I will respect. Jeżeliśmy mieli wielki wybór.
W ogóle dopiero teraz mi się rzuciło w oczy. Czemu głowa tego demona wygląda, przynajmniej włosy, wygląda jakby były zrobione z jakiejś porcelany czy coś? Bo tak... To kompletnie nie jest naturalne. Everyone calls him the Demon of the Tower. So, I'm gonna come help and make sure he doesn't wipe the floor with you. Thank you, I guess. I'm Amanazako. Here's hoping we can help each other out. Cool? Amanazako. Że myśleliście, że mamy nowego członka drużyny? To byliście cholernie naiwni. Amanazako będzie naszym nawigatorem, czyli demonem, który lata sobie wokół nas i nas wspiera podczas różnych questów. Nie biorą udziału w walce, ale informują nas o przedmiotach na mapie i dają nam różne wskazówki. Co do tego drugiego, to nie przejmuj się tym za bardzo, nie ma czym. Either way. Świat cieni. Czy będę grać Hadesen? Oh boy. Nauczyć się prawdziwej mocy tej krainy. Fuzjowanie demonów. Możemy zacząć fuzjować demony. Jest jedna rzecz, którą najpierw zrobię. Od razu lepiej. Dywangalizm też przydam. I cała gloria chwała, którą mnie wyparowała. Masz coś ciekawego? Wyjo. Ale nie ma za dużo rzeczy, których możemy się nauczyć, więc trochę wyczepka. Mamy specjalną fuzję na 18, która wygląda podejrzanie znajomo. Nie. Jeszcze nie powiecie, że się robi za nią Ice Pixie. Nie. Nigdy wcześniej tego nie widzieliście. Możemy fuzjować demony po prostu poprzez podwójną fuzję, czyli wybieramy dwa demony do fuzji. Możemy używać odwróconej fuzji, czyli wybieramy jakiego demona chcemy fuzjować, a gra nam podsuwa jakieś kombinacje. W ten sposób na przykład możemy zobaczyć, co w ogóle możemy sfuzjować z tego, co teraz mamy, tak? Pixie nie ewoluowała. Zależy od gry. Większości gier przede wszystkim jak tako ewolucji nie było, tak? I SNT5 też takiego systemu nie honoruje. No, przynajmniej jest Fortuna. Nie, żeby miał jakiś specjalny dobry... nie, żeby miał jakiś specjalny dobry umiejętności na tą chwilę, ale być jest. Z tych demonów, które to są, część ma swoje własne wyjątkowe umiejętności. Wyjątkowe umiejętności są o tyle specyficzne, że nie można ich przekazywać w żaden sposób, tak? I że może je mieć tylko demon, który je posiada w danej chwili, tak? Na przykład Daemon, haha, Daemon, demon, hahaha. Ma atak, który atakuje 4 razy, ale ma niską celność. Idealna umiejętność dla każdej gry z serii. Czytaj, jak ty je używasz, to nigdy nie trafia, a przeciwnik zawsze cię tym zabija. Anioł ma Humble Blessing, które działa jak tania media. A jak oceniam wykonanie? Mam mówić teraz, czy mam mówić, jak już skończę grę? Medmajtka, a propos ubierania. Medmajtka ma bardzo fajną umiejętność, która działa tak, że trafia 3 do 6 razy w losowych przeciwników. Jeżeli bijemy jednego bossa, no to trafia 3 do 6 razy po prostu jednego bossa. Bardzo lubię design Medmajtki. Już nawet abstrahując od jej ubioru bądź jego braku. Wydaje mi się, że w SNT4 miała bardzo podobne zresztą. A w innych grach w ogóle nie występuje. A co tam jeszcze? Aitfaras ma też Mirror Shot. Mirage to status, który został nałożony. Tak, nałożony. Jak został dany dopiero w SNT5, przynajmniej na tyle, na ile się orientuję.
do tej pory nie ma 100% pewności. Na 99% miraż sprawia, że ataki są mniej celne i mają szansę na trafienie inny cel niż się wybrało. Czy coś jeszcze ma tu własną umiejętność? Wydaje mi się, że nie. Zazwyczaj staram się nie fuzjować rzeczy, które mogę zrekrutować tak w miarę rozsądnie, ale taki Nekoshogun na przykład wiem, że ten, że go nie spotkam jako tako. Dajmy sobie lunch. Stracę zan, to będzie problematyczne. Ale z drugiej strony nie mogę trzymać Pixie tylko dlatego, że by zan miała całe życie. O, dylematy. Dylematy. Problemy, problemy i dylematy. Mogę zawsze po prostu nic nie fuzjować. Teoretycznie mogę się jeszcze wstrzymać, aż wyrekrutuję to, co tutaj w okolicy będzie. Jest to opcja. A drugą się trzymam. Jak działają buffy w tej grze? Nie. Co są buffy? Pierwsze słyszę. To chyba naprawdę dużo przespałeś, dziadku. Nie byłem tu niestety. To 18 lat temu. Dokładnie rzecz ujmując, 18 lat temu. Nikt nie pamięta, kto wygrał wojnę między aniołami a demonami. Jest jakiś wielkoluk, który jest twardy jak stal i prawdopodobnie by nas pobił. I co gorsza, oni mają rację, on by nas pobił. System jest bardzo personowy. Generalnie w bardzo dużym skrócie, jeżeli chodzi o buffy, debuffy. Jeżeli ktoś grał w personę, to poczuje się jak w domu, bo buffy mają po pierwsze wersję single i multitargetową, po drugie mają ograniczony czas trwania. Po trzecie bodajże można je nakładać do plus minus 2 i nie mniej, nie więcej. Dlatego generalnie używanie buffów na początku gry jest absolutnie bez sensu i nie radzę. Modlą się do Apsaras. Tak, czekają na ciebie. Okej, dostaliśmy Sake i Dango. Co i moje smek? Powiem tak. Używanie buffów, moim zdaniem, jest bez sensu. Używanie debuffów na bossów jeszcze ma sens. Głównie dlatego, że... Nie wiem, no po prostu jak dla mnie, jeżeli musimy każdego członka drużyny osobno buffować i te buffy w dodatku zejdą po jakimś czasie, no to... Jaki jest w tym sens? Wow, ale simpy. Dobra, mów o co ci chodzi. Babo. Czy jest tu jakiś miman? Nie widzę. Ach, nie widzę, to pogadajmy o kwestii. Najważniejszą metodą zostawiania buffów są unique skille? Ale bym sobie opierdolił takie jabłuszko. Jabłuszka są Jabłuszko to nieironicznie najlepsze skille, jakie istnieje przez 3/4 tej gry. I nie reklamuję w tej chwili Apple'a. Jest tu wiele słabszych demonów, które są ciemiężone przez silniejszych. Zasługują na to, żeby żyć. I dlatego Apsara chce im jak najbardziej pomóc.
friend. Jednakże jest demon, który się z tym bardzo mocno nie zgadza. Zwie się Lenin Seede. Nigdy nie wiem, jak się wymawia te wszystkie irlandzkie nazwy. Więc możliwe, że będę kaleczył. Ale chyba mi to wybaczycie. I te menulujące żywioły na całą drużynę. No to mówiłem o tym przy okazji wizyty u tego. U Gustawa. Lion Seede oszukuje tych, którzy są słabsi od niej, dając im wrażenie, że mogą spełniać swoje marzenia. I wpiera tylko wybranych. Wydaje się, że stanowią oni dla niej źródło pożywienia. Jeżeli chcesz wspierać czyjeś marzenie, to spraw, żeby byli zdolni je wykonać. I dlatego ja wspieram słabych, oferując im jakieś miejsce, w którym mogą przebywać i środki, aby mogli przetrwać. A jeżeli czegoś nie zrobimy z Lion Seede, to coraz więcej demonów będzie dać ci o swoją pewność siebie i zdają sobie sprawę ze swoich niedoskonałości i znikną niczym umierające gwiazdę. Dlatego proszę cię o pomoc, czy możesz coś zrobić ze zdradziectwem tej wiedźmy. Jeżeli ją podtrzymasz, to dołączę do ciebie i zaoferuję ci swoją pomoc. Jasne. Ale Lion Seede kryje się w parku Shiba. I nasze roboto będzie się nią zająć. Owszem. Pogadałem sobie, questa dostałem. Mitama. A wiecie, co to oznacza? Well, look. Looking to buy. Nie sprzedałem u niego rzeczy. Fakt. A miałem rzeczy do sprzedania. Zapis? No, to o tym nie pomyślałem, ale dzięki, że przypominasz. Cloth Mask to była ta rzecz, którą dostaliśmy od poprzedniej Mitamy. Jak widać, są całkiem, ale to całkiem wartościowe. Czy mogę przestać mistikować? Nalegam. Seede. Może mieć to tak sensu. Dobra. Czy ta Mitama się na mnie dopuszcza? Ewidentnie. Nieważne, są cztery Mitamy. I wszystkie uciekną! No nieważne, debili ty. Wiecie, co jest najgorsze? Patrzcie, użyję Spyglassa. Nie trafię. Nieważne, mało. Trafiłem. Byłem pewien, że nie trafię. Czerwone Mitamy upuszczają po sobie grimoire. Nie będę narzekał na ich nadmiar, to na pewno. Zwłaszcza, że jest parę demonów, które bardzo lubię levelować w trakcie przychodzenia. To było niemądre. Nieważne, to moja tura. Idzie. Kurczę. Myślałem, że krytnie. Chciałbym jakieś nowe demony, bo... Chciałbym potencjalnie móc jak najwięcej sfuzjować obecnie. Wiem jedno. Tutaj chyba nawet ta Ogami nas ostrzeża. That rock-like demon. He looks familiar.
The memory isn't clear, but I believe he may be a survivor of the battle between God and the demons. Our objective is Tokyo Tower. I recommend we avoid a confrontation for now and press on. A ta Maogami to się znasz. Punishing FOEs? Szanse na to, żeby ich pokonać, są niskie. Kiedy ostatnie miasto mnie powstrzymało? Lubicie widok Game Overa? Tak tylko pytam z ciekawości. Bo z chęcią pokażę wam, co mają na myśli przez niewkurwia i golema. Przypominam, że mówimy to o grze, w tej 5 poziomów różnicy potrafi sprawić, że walka jest nie do wygrania. Przynajmniej sam z siebie nie chcę nas pobić. Spokojnie, z każdą turą jesteśmy coraz bliżej ucieczki. W końcu to będzie 100%, przysięgam. Albo uciekniemy. Wow! Potrzeba ich 60%, żeby uciec. Dobra, to teraz mapa. Bo chcę zobaczyć... Tak. Tutaj jeszcze wszystkiego nie zwiedziliśmy. Właśnie o to mi głównie chodziło. Czy coś nam tu jeszcze zostało, czy nie? A sobie to widzę, to jak najbardziej. Cześć, co mnie goni? A, mandyk. Whatever. Tu na górze coś jest i trochę mnie to nie pokoi, bo nie wiem co. Kadamy! Pogadaj z nim możesz? Wydaje mi się, że nie. Zresztą nawet jeżeli to gadanie z demonami na za wysokim poziomie jest trochę ryzykowne. Dobra, on jest odporny na sam i chyba podatny na ogień. Nie dowiem się, I guess! Oh boy. Wejście 8%, ej. Chciałem po dobroci. Oni nie. Na szczęście jest tu jeszcze parę innych kotów, z którymi możemy sobie grzecznie zawalczyć. Tym razem mając nadzieję, że nie będę pudłował jak popierdolony. Nie wiem, czy nie powinien wybrać po prostu numer takiego. A chyba wyszło na moje.
Naprawdę bardzo się cieszę, że tutaj nie ma tego bardzo przyjemnego systemu, w którym jeżeli pobijemy jakiegoś demona, to potem już nie chcą z nami gadać. Nie płacz. Po prostu jesteś? Trzy lifestone'y. Bogactwo. Przynajmniej wystarczyło. Nie będę narzekał. Dobra, Kodama wskoczyła w miejsce Prety. Chcę je wszystkie chcę je wszystkie pobić. Dla ekspa. Jednocześnie boję się, chyba jak już powiedziałem, że YOLO to YOLO. Protagonista jest cały czas podatny na ZAN, dlatego się boję. Więc potencjalnie 3 i więcej ZAN w protagonistę by mnie zabiło. Zastanawiam się, czy mogę, bo czasami obliczenia z cudami połówkami są nieoczywiste. Ale z tym już się nie będę bił, tylko skoczę po te nieszczęsne skrzynki. Grimoire, 700 maki. A hajsy, nigdy nie będę narzekał. I tama. I wonder where this one is going. Ja bardzo nie będę miał czegoś, co pozwoli mi ją zabić. Zio. Gdybym tylko miał kogoś, kto ma Zio jako umiejętność, czy nie? Nie, na fizyczne nigdy nie są podatne. Niestety. Niestety Mandrake potrzebuje trochę więcej expa, żeby jakieś skille dostać. Tam jest Miman. Właśnie wydawało mi się, że gdzieś tu był i że z jakiegoś powodu go pomijam, ale już widzę dlaczego. 5 glory! Wow! Szalejemy dzisiaj. 10 Miman, czyli teoretycznie powinienem mu zwrócić się po nagrodę. Pytanie, czy ta Kodama sprawiła, że... Nie. Priorytety. Pójdźmy tu. Dostaliśmy talizman. Talizman pozwala nam używać innych umiejętności Magatsuki dla danej rasy, przy czym elementów jeszcze tej pory nie spotkaliśmy, więc to raczej niewielka różnica. Wiecie co, jako że i tak wiem, że będę tego potrzebował prędzej czy później. Prawie, jeszcze jedna rzecz. Jestem gotowy na każdą mitamę w tej chwili.
Okej, okay, Sabi Sim. Wydaje mi się, że ten, że skoczę do World of Shadows, zobaczę, czy mogę coś studiować i już na dzisiaj skończymy. Welcome to the world of Shadows. Bo wiem, że fragment, który teraz mnie czeka, nie jest na tyle krótki, żebym go zrobił jeszcze dzisiaj w miarę sensownie. A ten. A też jest to taki, powiedzmy, w miarę stanny punkt, żeby skończyć. Co nam się pojawiło? Jack-o'-lantern tylko. Adilao, like Adilmao. Gra ślicznie wygląda. Znaczy, jak na grę na Switcha na pewno, to z tym się zgodzę. Ale jednocześnie miejscami widać, powiedzmy, niedoróbki switchowe. Dobra, chusty. Lunch Patra. Zandlatur. Nawet jeżeli będzie mnie to więcej kosztować. Za moich czas nazywałeś to Pajderzek. W sumie tak. A Jack Frosta cały czas mamy jako Jack Frosta. Otis. To prawie jak Otis. Nie mam specjalnych umiejętności, zresztą... Ogólnie specjalnych umiejętności jest mniej niż bym chciał, że się tak wyrażę. Jak do dobrej sceny Master Nocturne na Steamie, co jest? Powiem szczerze, z takimi pytaniami bać do Civica. Bo ja w remastera nie grałem zwyczajnie, więc nie mogę się powiedzieć, jakbym nie chciał. Z tego co wiem, to głównie są to zmiany graficzne, ale głowy nie dam. Musiałbym posiedzieć, poczytać, pogrzebać. Zwłaszcza, że jakoś ta scena, którą na początku zaproponowali, była dla mnie na zasadzie, no jak ktoś chce, to nie kupi. Ja sobie zaczekam, aż będzie jakaś promocja i to też nie wiem, czy na Switcha, czy na PC-ta, zwłaszcza, że słyszałem różne opinie o performance na Switchu. A widząc, jak SNT5 działa, to nie zdziwiłbym się, gdyby z performance'em były problemy. Także, no. Na dziś to było na tyle. Jakiś tam ładny progres zrobiliśmy, nawet nie wywaliłem się tyle razy i tam myślałem, że się wywalę. Aż się dziwię. Biorąc pod uwagę. Plan jest taki, że SMT będzie co tydzień w soboty i w piątki. A w piątki jeszcze będę myślał po pierwsze, czy będzie i jeżeli będzie, to co będzie. Albo będę robił coś regularnie, nie wiem, chociażby te trzy domy, o których wcześniej mówiłem. Albo po prostu raz na ich czas sobie coś tam odpalę w piątki. No, także taki wstępny plan jest. Co z niego wyjdzie, to zobaczymy. Ale dziś to było na tyle. Trzymaj się po. Cześć.